Witajcie, kochani, ponownie. Jestem mega poruszony tym, jak głośno śpiewaliście na pierwszej sesji, jak głośno klaskaliście i mam nadzieję, że to powtórzymy i że będzie jeszcze głośniej z waszej strony, bo to było piękne. Więc zapraszam was, żebyście powstali, poczuli się swobodnie, możecie podejść do przodu. Było to mega. Teraz żyję. Nic nie widziałem, teraz widzę. Zmieniłeś moje życie. Zupełny akt i zwrot. Idę za tobą i nie cofnę się o krok. Stare minęło, to więcej niż pewne. Jakie to szczęście być nowym stworzeniem. O, to już nie ja, nie, nie ja. Ty żyjesz we mnie. Ty pokazałeś, czym jest miłość i przebaczyłeś to, co było. Dałeś mi czyste serce. To szczęście być nowym stworzeniem. O, to już nie ja, to już nie ja, nie, nie ja. Ty żyjesz we mnie. Ty żyjesz we mnie. Ty żyjesz we mnie. Taki dobry, sprawiedliwy. Ty żyjesz we mnie. Zawsze wierny, tak cierpliwy. Ty żyjesz we mnie, taki święty, doskonały. Ty żyjesz we mnie, kochający, tak wspaniały. Ty żyjesz jeszcze raz, wyznajmy to. Mnie. Taki dobry, sprawiedliwy. Ty żyjesz we mnie, zawsze wierny, tak cierpliwy. Ty żyjesz we mnie. Jakie to szczęście być nowym stworzeniem. Stare minęło, to więcej niż pewne. Jakie to szczęście być nowym stworzeniem. Bo to już nie ja, to już nie ja, nie, nie ja. To już nie ja, to już nie ja, to już nie ja, nie, nie ja. To już nie ja, to już nie ja, to już nie ja, nie, nie ja. Ty żyjesz we mnie. Wszyscy klaszą, kochani, głośno śpiewamy. Niech wszystko to, niech wszystko to, co oddech ma, wielbi go, wielbi go, wielbi go. Niech wszystko to, niech wszystko to, co oddech ma, co oddech ma, wielbi go. Uwielbiać go będę ze szczytów i z dolin. Ej! Uwielbiać go będę, gdy wierzę, gdy wątpię. Uwielbiać go będę, gdy wróg jest wokoło. Uwielbienie jest Boże, w którym wróg tonie. Oddycham, zawsze mam powód, by wielbić go duszą ma. Wielbi go duszą ma. Uwielbiać go będę,
czy to czuję, czy nie. Uwielbiać Go będę, bo On Bogiem jest. Amen. Uwielbienie jest bronią, to więcej niż dźwięk. Uwielbienie ma moc, mur Jerycha w pył zmierz. Wszyscy razem. Dopóki oddycham, zawsze mam powód, by duszą ma. Wszyscy razem. Nie chcę. Nie chcę już milczeć. Mój Bóg żywy jest. Muszę wyśpiewać Mu cześć. Wielbi Go duszą ma. Panie, chcemy chwalić Twoje imię za to, kim jesteś, Jezu. Wielbisz, bo Ty władzę masz. Ty pokonałeś moc śmierci i zła. Będę Cię wielbić ze wszystkich mych sił. Bo nie, wszyscy razem, wyznajmy to jeszcze raz. Będę Cię wielbić, bo Ty władzę masz. Ty pokonałeś moc śmierci i zła. Będę Cię wielbić ze wszystkich mych sił. Bo nie ma nikogo większego niż Ty. Wszyscy razem. Mój Bóg żywy jest. Muszę wyśpiewać Mu cześć. Nie chcę. Nie chcę już milczeć. Mój Bóg żywy jest. Muszę wyśpiewać Mu cześć. Nie chcę. Nie chcę już milczeć. Mój Bóg żywy jest. Muszę wyśpiewać Mu cześć. Wielbi. Tam fragment z Biblii, który mówi o Jezusie. Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Amen. Amen. Kochany Tato, my Ciebie uwielbiamy, my Ciebie wywyższamy. Ty jesteś Królem na tym miejscu i w naszych sercach. Nie chcemy żadnego innego imienia, bo Ty jesteś źródłem. Ty jesteś prawdą, jesteś drogą, jesteś życiem. W Tobie jest początek, w Tobie jest koniec. Nie będziemy szukać nigdzie indziej. Szukamy u Ciebie, u źródła. Kochamy Cię, Panie. Przyjdź. Dziękujemy Ci, że jesteś. My przychodzimy do Ciebie. My przychodzimy do Ciebie z otwartym sercem.
Wypełnij nas, bo jesteś źródłem wszystkiego, czego możemy potrzebować. Tęsknimy za Tobą. Chcemy być bliżej, jeszcze bliżej. Amen. Chcę ogłaszać moc imienia Jezus w moim sercu i nad każdym z nas. W Jego obecności znajdę pokój. Imię Jezus. Twoje imię. Chcę ogłaszać moc imienia Jezus. On zwycięża każdy grzech i zło. Od Niego mamy wolność i nadzieję. Imię Jezus. Potężne imię, w Nim uzdrowienie, w Nim życie. Ciemność rozpala mnie. Amen. Chcę ogłaszać moc imienia Jezus. On zwycięża strach, usuwa lęk. Dla wszystkich, co zmagają się z depresją. Ogłaszam to na górach i na ulicach miast, że tam, gdzie ból i ciemność, Jezus wszelką władzę ma. Alleluja. Wszystkim w mej rodzinie ogłaszam święte imię Jezus. Jedyne imię Jezus. Ogłaszam to na górach i na ulicach miast, tam gdzie ból i ciemność, Jezus wszelką władzę ma. Wszystkim w mej rodzinie ogłaszam święte imię Jezus. Potężne imię, w Nim uzdrowienie, w Nim życie jest. Moja wolność i zwycięstwo. Burzy warownie rozprasza ciemność, ciemność rozpadnie.
ogłaszać moc imienia Jezus. W moim sercu i w Jego obecności znajdę pokój. Imię Jezus. Jezus. Zaśpiewaj Jego imię. O Jezus. Tylko Ty masz moc. Ty jesteś wielki. Najpotężniejszy. Ogłaszam to na górę. Na ulicach wyznajmy to. Tam, gdzie ból i ciemność, Jezus rzekł władzę ma. Wszystkim w mej rodzinie ogłaszam święte imię Jezus. Jedyne imię Jezus. Ogłaszam to na górę i na ulicach miast. Ból i ciemność Jezus wszelką władzę ma. Wszystkim w mej rodzinie ogłaszam święte imię Jezus. Ogłaszam to na górach i na ulicach miast. Tam, gdzie ból i ciemność Jezus wszelką władzę. Rodzinie ogłaszam święte i zaśpiewajmy Jezus. Na imię Jezus. Tylko Ty. Jakuba, Bóg jam jest, Król aniołów, ludzki syn. Nieba pieśń rozbrzmiewa, jak szum potężnych wód. Głośniej niż pioruny, objaw chwałę swą. Chwal Pana zastępu, co z Judy.
zwyciężać, Panie. Na tym miejscu, w naszym życiu, do naszych serc, Panie, przychodzisz jak lew, żeby zwyciężać. Nadchodzi Pan, przygotuj drogę Mu. 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 Nadchodzi Pan, niech staną, a góry upadną. Doliny niech staną, a góry upadną. Doliny niech staną, a góry upadną. Doliny niech staną. Wyznaj to nad swoim życiem. Upadną doliny niech staną. Naszego życia, Jezu, w naszych rodzinach przychodzi Twoje przebudzenie, Jezu. Twoje przebudzenie, Jezu. Nadchodzi Pan, przygotuj drogę Mu. Nadchodzi Pan, przygotuj drogę Mu. Nadchodzi Pan, przygotuj drogę. Zaśpiewaj do swojego serca, do swojego życia, że On nadchodzi. Nadchodzi Pan, przygotuj drogę Mu. Nadchodzi.
na tym miejscu, żeby przyjść i ożywić Twoje ciało. Ożywić Twoje życie. On pobudza do życia wszystko, co umarło w Twoim życiu. Przychodzi jak lew. Jak lew. Przygotuj Mu drogę. Przygotuj swoje serce dla Niego. Bo On nadchodzi teraz, w tym momencie, do Twojego życia. Do Twojego serca. Nadchodzi On. By zwyciężać, o. Nadchodzi Pan, nadchodzi Pan, Panie, nasze serca są gotowe, nasze serca są otwarte, Jezu. Działaj, poruszaj się, Panie. Pragniemy przebudzenia. Przebudzenia na tym miejscu, Jezu. Gdy jesteś blisko mnie, mam siłę wszystko przejść, pomagasz, prowadzisz, przychodzisz, gdy wołam Cię, Tobie mój Boże, poddaję się w Twej obecności, ręce chcę wznieść, przyjdź Duchu Święty, wypełni mnie znów, niech przebudzenie zacznie się we mnie. Oczyszczaj serce me i w sobie zanurz mnie. Jest pełny, gdy ja czuję brak. Oddaję Ci życie, by wziąć je z Twych rąk. Ty w mojej słabości objawiasz swą moc. Zaśpiewaj. Ja widzę fragmenty, Ty całość znasz. Twój kielich jest pełny, gdy ja czuję brak. Stop.
Przebudzenie. Boże, wypalaj mnie, wypełnij mnie sobą. W moim sercu chcę mieć tylko Ciebie. Oczyszczaj serce me. Za co mnie
Śpiewaj to, jeśli wierzysz w to. Kocham Cię, Jezu. To jest proste wyznanie, ale najważniejsze. Ja kocham Cię, Jezu. Tak, kocham Cię. Ja kocham Cię, Jezu. Przyjdź, dotknij mnie. Kocham Cię, Jezu. Kocham Cię, Jezu. Przemienia. Nie da się być w Twojej obecności nieprzemienionym. Ty jesteś tak święty, doskonały, tak piękny, tak wielki. Podziwiamy Cię, Panie, i chcemy być tacy jak Ty. Chcemy stawać się podobni do Ciebie, dlatego wypalaj nas i przemieniaj nas. Niech to przebudzenie będzie w każdym sercu tutaj dzisiaj. Oddajemy Ci chwałę. Amen. Przyszłość jest jak tajemnica, niedostępny poprzedni mój krok. Ale tu, gdzie jestem teraz, spotkam Cię, obiecałeś mi to. Obiecałeś nam, Panie. Za mało mam, gdy nie mam Cię. Jesteś wszystkim, czego chcę. Na nowo dziś wypełnij mnie. Jesteś wszystkim, czego chcę. Mam Cię,
Jak bardzo Go pragniesz, jak bardzo Go potrzebujesz. Wołajmy do Niego. Wypełnij mnie, wypełnij mnie. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Chcę dla Ciebie żyć. Dziś wypełnij mnie. Jesteś.
jesteś wszystkim, czego chcę. Zaśpiewajcie teraz wy. Panie, Ty jesteś wszystkim i pragniemy Ciebie więcej. Abyś wypełnił nas w tym momencie. Wypełnił nas swoją nadzieją, swoją miłością, swoją łaską, swoim Duchem Świętym. Pragniemy Ciebie więcej i więcej. Bo Ty jesteś dobry, jesteś potężny, jesteś wspaniały. Twoje imię, imię Jezus jest tym imieniem, na które ugnie się każde kolano. Imię Jezus jest tym imieniem, które przynosi uzdrowienie. Imię Jezus jest tym imieniem, które przynosi wolność. Imię Jezus jest tym imieniem, które kiedy słyszymy, przynosi wytchnienie, odpoczynek, nową wizję, nowe spojrzenie, światło, które przegania każdy mrok. Ty przynosisz, Ty uzdrawiasz, Ty mówisz do nas, Panie, teraz. Jesteśmy Ci tak wdzięczni za Twoją obecność. Chcemy się nią rozkoszować. Nie chcemy jej brać za pewnik. Chociaż wiemy, że przyjdziesz, jest tak pewne, jak to, że będzie następny dzień. Bo Ty jesteś tym, który słyszy i Twoja ręka nie jest za krótka, by dosięgnąć sytuacji każdego z nas. Wierzymy w to? Początek wierzymy w to, że On jest tu, że On jest dobry, że On jest większy. Czy możemy wznieść nasze głosy? Czy możemy wznieść okrzyk chwały dla Jego imienia? Czy możemy zaklaskać w nasze dłonie dla Jego chwały? Ty jesteś tym, którego my wierzymy, którego chcemy wielbić. Alleluja, On jest dobry, amen. Cóż za czas uwielbienia, kochani. A czy możemy jeszcze pozostać w takim momencie, jakim jesteśmy? Bo chcemy kontynuować uwielbienie, amen? Ale tym razem chcemy oddać Mu chwałę naszymi finansami. Chcemy oddać Mu chwałę i zobaczyć kolejne cuda. Cuda hojności. Cuda jak początek jest niesamowicie wspierany przez ludzi, którzy wierzą w ten projekt, amen? I wiecie co? Kiedy myślałem o tej inspiracji, przypomniało mi się piękne wydarzenie mojego przyjaciela, który brał ślub. Kiedy on brał ślub, ja miałem okazję być świadkiem. Ktoś kiedyś był świadkiem albo świadką na czyimś ślubie? Wiecie, jaka to jest wielka odpowiedzialność. Zwłaszcza, kiedy musisz trzymać to pudełko, do którego ludzie wrzucają koperty. Wiecie, kiedy jest ślub, kochani, możecie usiąść, jeśli potrzebujecie, usiądźcie. Lub możecie zostać w pozycji stojącej, bo za chwilę i tak się ruszycie. I kiedy trwał ten ślub, kiedy trwały życzenia, wiecie, co się wtedy dzieje. Ja trzymam tą skrzynkę na koperty i przychodzą różni goście. Przychodzą wujkowie, przychodzi rodzina. Niektórzy wrzucają takie mega grube, wiecie, ciężkie koperty, że aż uginały mi się dłonie pod tymi niezwykłymi prezentami. A były takie lżejsze, na pewno nie puste. To się nigdy nie zdarza, prawda? Ale kiedy tak patrzyłem na to, na ten moment takiego obdarowywania, życzenia dobrze, myślenia życzliwie o nowożeńcach, miałem takie wrażenie, jejku, jak ja bardzo chcę, żeby ta skrzynka była wręcz nie do podniesienia.
tak bardzo chcę, żeby mieli dobry start, tak bardzo chcę, żeby powodziło im się, bo wiem, że to jest nowy sezon, wiem, że to jest finansowo coś nowego dla wielu ludzi, ale chcę, żeby mieli jak najbardziej wypełnioną tą skrzynkę. I na szczęście tak było tym razem. Ledwo ją uniosłem do ich samochodu. I wiecie, co jest wyjątkowe, to to, że Biblia porównuje Kościół do narzeczonej Pana Jezusa. Biblia mówi o Kościele, że jest narzeczoną, że jest oblubienicą Chrystusa. A że Kościół to my, że Kościół to ty i ja, że początek jest częścią Kościoła, jest reprezentowana przez ludzi, którzy są Kościołem. Myślę sobie, jak fajnie dać temu początkowi, który jest wręcz taką oblubienicą, który jest taką narzeczoną Jezusa, dobry kolejny sezon. Jak dobrze by było wypełnić ich skrzynkę tak bardzo, że nasi wspaniali ochroniarze, którzy trzymają te pojemniki, nie będą mogli je unieść. Amen? Ale nie chcę tego mówić, żeby wywrzeć na was presję, że musicie teraz zapełnić te kosze, ale chcę was zachęcić do tego, żebyśmy patrzyli na to, jak na coś, co możemy świętować, jak coś, co możemy zrobić krok wiary w kontekście tego, aby ten projekt był pobłogosławiony, aby ich kolejny sezon, aby zakończając tą konferencję, spojrzeli na ten moment i byli z niego szczęśliwi. Że nie będziemy podchodzić, rzucać pustych kopert, ale będziemy szczodrzy, będziemy hojni, będziemy wierni, dlatego, że błogosławiąc początek, błogosławisz Boże Królestwo. I kochani, chciałem wam przeczytać werset z Listu do Rzymian. 12, 12, 13. W nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. Wspierajcie w potrzebach świętych i pielęgnujcie gościnność. Początek. Co wy na to, żebyśmy wspierali świętych w tym, co oni robią? Co wy na to, żebyśmy wspali tą konferencję tak, żeby oni byli przekonani o tym, jak dobrze im życzymy, jak chcemy, żeby kolejny sezon był obfity, jak chcemy, żeby oni szli dalej, żeby można było robić więcej rzeczy dla Niego, dla Jego Królestwa. Amen? Czy możemy powstać na nasze nogi? Bo to będzie moment, kiedy możemy, w trakcie, kiedy zespół gra, to już się zaczyna, ten moment. Możemy podejść tutaj do przodu, wrzucić gotówkę do koszyka, ale możemy też pójść do tyłu. Tam są kolejne koszyki, a także terminale, jeśli wolicie odbić się kartą. Ale bądźmy tymi, którzy spojrzą na początek i stwierdzą, hej, niech ten kolejny sezon będzie obfity, bo życzymy im jak najlepiej. Amen? Thank you.
Dziękuję Ci, Olku, bardzo. Niezmiernie jest miło zawsze widzieć i słyszeć Ciebie. I niesamowicie jest wiedzieć, że za chwilę już w sumie jesteś pastorem, a za chwilę będziesz zakładał kościół. To jest niesamowite. Dla mnie jest niesamowite, że tak młody człowiek będzie pastorem. To jest dla mnie zawstydzenie, mimo że jestem tylko rok starszy od niego. Teraz mam przywilej zapowiedzieć pewnego człowieka i chciałem to zrobić tak pokrótce, ale powiedzieć jedną rzecz związaną z tym człowiekiem. Byłem jakiś tam, z 2 godziny temu musiałem pójść na chwilę do hotelu i parę rzeczy tam zgarnąć z pokoju. Przechodzę obok pewnego numeru pokoju i słyszę jakieś uwielbienie leci i mówię, ludzie już zaczęli tutaj za późno, coś jest z planem nie tak, ale potem słyszę, że to jest z pewnego pokoju to uwielbienie dobiega. Myślę sobie, ludzie, co tam się dzieje? Ktoś teraz, zamiast odpoczywać, leżeć, coś, co się dzieje? I nagle słyszę, ktoś się modli. I mówię, no szaleniec jakiś. I myślę sobie, a potem trochę przyszła do mnie taka myśl, kurczę, niesamowite. Naprawdę, że zwykle jak się jest gdzieś mówcą, to jesteś przygotowany, spędzasz czas z ludźmi, jest to dla ciebie spotkanie, ale nie robisz czegoś takiego, że zamiast spędzać ten czas z ludźmi, to spędzasz z Bogiem, żeby do tych ludzi przynieść coś, co Bóg wkłada do twojego serca. I niesamowite jest to, Marcinie, dziękuję ci za to, że poświęciłeś tyle z siebie, ze swojego życia, żeby właśnie tam, w takim pokoju, dostawać to, co dajesz od Pana Boga dla nas. Więc dziękuję ci bardzo, że to zrobiłeś i że to robisz. I też tak jak kiedyś ci napisałem, naprawdę dziękuję, bo dla mnie jesteś darem dla tego kraju. I zawsze będę się modlił o ciebie i będę modlił się jako konferencja. I też jako konferencja cieszymy się, że nie jesteś gościem, ty jesteś domownikiem, jesteś przyjacielem, bratem, po prostu współorganizatorem, nie wiem jak to powiedzieć, no. Cieszę się niezmiernie, że jesteś z nami, zapraszam cię na scenę i chodźcie kochani, powstajmy, powitajmy Marcina. Więc zapraszam serdecznie. Jedna rzecz, osoby, które oglądają na streamie, otwórzcie swoje serca i wy, którzy tu jesteście, naprawdę otwórzcie swoje serca ze względu na to, że to są te momenty, gdzie Bóg chce mówić szczególnie do twojego serca, tam gdzieś do środka, bo Bóg już wyciągnął klucz na tej scenie, żeby otworzyć je. Zapraszam. To może powstańmy. Niespodzianka. Chciałbym, żebyśmy naprawdę skupili się na tym, który jest tutaj dzisiaj najważniejszy. Mamy dzisiaj tutaj wielu zacnych gości i też się bardzo cieszę, że mogę tutaj przed wami stać. Jest wielu liderów, pastorów. Widziałem księdza Jana Kruczyńskiego, który jest z nami. Nie wiem, czy znacie księdza Jana. Księdza Jan to jest bezpośredni uczeń ojca księdza Blachnickiego, czyli człowieka, który przyniósł do tego kraju prawdziwe przebudzenie. Setki tysięcy ludzi dla tych, chwała Panu. Setki tysięcy ludzi, nie wiem czy znacie historię, oddawały życie Jezusowi, były chrzczone w Duchu Świętym, zaczynały modlić się w językach i prorokować. To jest historia naszego kraju. I dlatego o tym mówię, bo każde nowe poruszenie nie zaczyna się znikąd. Jeśli chcemy widzieć nowe poruszenie ducha, potrzebujemy uszanować to, co Bóg już zrobił w tym kraju. Nawet Jezus nie pojawił się znikąd. Jezus wszedł w rzekę, która płynęła. Jan Chrzciciel już w niej był. Jeśli chcemy widzieć nowe i chcemy być częścią tego, być w środku tego, co Bóg czyni dzisiaj, potrzebujemy szanować, honorować to, co Bóg robi w Polsce. Także dziękuję i księdzu Janowi, i wam, tobie Wiesiu, tobie Bogdanie i wam wszystkim, którzy tu jesteście, którzy niesiecie też tą cenę. Także pochylmy nasze głowy, pomódlmy się. Duchu Święty, zapraszamy cię tutaj, to jest twój czas, twoja konferencja. Nie jesteśmy tutaj, żeby świecić, nie jesteśmy tutaj, żeby błyszczeć, nie jesteśmy tutaj, by być na chwilę mądrymi i wrócić do starego życia. Proszę cię, spraw, żeby wszystko, co będzie tu mówione i wszystko, co będziemy tutaj chcieli, Panie, wypowiadać, było naprawdę prosto z serca. Prosimy cię, Duchu Święty, by tutaj padały tylko twoje słowa. Prosimy cię o to, by były namaszczone Duchem Świętym, tak by zmieniały życia dzisiaj. Przyjdź, Duchu Święty.
Zapraszamy Cię, Duchu Boży, byś dawał nam wiarę i byś dał nam życie. Przyjdź, Duchu Święty. I prosimy Cię, rozpal w nas Twój ogień. Jeśli trzeba, daj nam poznać nasz grzech. Ale to wszystko po to, by żyć w prawdziwej radości, w prawdziwej wolności, w prawdziwym pokoju. Prześwietlaj nas, przemieniaj nas i dawaj nam nowe życie. O to prosimy, Panie, w Twoje święte imię, Jezu. Amen. Oddajmy Panu chwałę oklaskami. Amen. Uśmiechnijcie się do kogoś po prawej, po lewej stronie. Możecie powiedzieć, dobrze, że jesteś. Usiądźcie wygodnie, bo ja mam wam tyle do powiedzenia, że ho, ho. A tu tylko godzina na liczniku, a jeszcze się będziemy modlić. Także dostałem bonusowe parę minut od Marceli, żeby tak trochę się z wami dzisiaj móc dłużej pomodlić. Także plan planem, ale naprawdę jestem podekscytowany, bo czekam na to, co zrobi Duch Święty. Amen. I Krzysiu zrobił taki gest, myślę, że proroczy, a sam o tym nie wie. Jak się z tyłu modliliśmy przed rozpoczęciem spotkania, Krzysiu podszedł, mówi: Marcin, masz Snickersa. I pomyślałem sobie, Pan zaczął mówić: Marcin, nie gwiazdosz, więc on tu będzie leżał. Będę widział Snickersa i licznik. Także zobaczymy, jakbym zaczął gwiazdożyć, to leży. Tak, no ja wiem, że wy mi powiecie, ale będę miał obraz. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jestem, patrzę tylko, czy to. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj z wami po raz kolejny. To już któryś tutaj raz, kiedy jestem na początku. Przyjeżdżamy do was prosto tak naprawdę z misji, z ewangelizacji w Warszawie. Wczoraj mieliśmy bardzo piękny wieczór w Warszawie. Na Wilanowie, w Świątyni Opatrzności Bożej. Jak przejeżdżacie przez Warszawę, przez Wilanów, to się nie da nie zobaczyć Świątyni Opatrzności Bożej. Złośliwi mówią, że to taka wielka wyciskarka do cytryny, tak trochę wygląda. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to jaką historię ze sobą niesie, jaką wdzięczność wyraża. No i dla nas ważne, ile ludzi w środku mieści, bo po to są kościoły, żeby mieścić ludzi po to, by słyszeli Ewangelię. Amen. Więc ja mam takie skrzywienie trochę, jak przejeżdżamy przez Polskę i przejeżdżamy przez kościoły, to wszyscy mówią, ale piękny kościół, ktoś mówi, ale piękny tutaj jakiś gotyk, a ja mówię, ciekawe ile pomieści, bo ja mam od razu takie, wiecie, każdy ma swoje skrzywienie, ja mam ewangelizacyjne. No i wczoraj, naprawdę to był wielki zaszczyt móc głosić Słowo Boże właśnie w Świątyni Opatrzności Bożej. Dzisiaj dostałem newsy, że było nas 2,5 tysiąca przez 6 godzin. Parę dni przed Sylwestrem, Warszawa, ludzie przyszli się modlić przez 6 godzin, uwielbiać Boga. To jest naprawdę niesamowite i wierzę, że to jest naprawdę znak duchowego przebudzenia, w którym żyjemy. Amen. So, dajmy Panu chwałę za to. I naprawdę w to wierzę, wiesz, zrobiliśmy taką niemożliwą rzecz wczoraj, bo było 2,5 tysiąca osób, wierzcie albo nie, położyliśmy ręce na wszystkich. Także ja poszedłem spać o 3 w nocy. Często to mówię, jak się modlicie o przebudzenie, to lepiej zacznijcie o siebie dbać, bo to jest naprawdę kawał roboty. Kiedy przychodzą ludzie, kiedy się modlisz w ukryciu i Panie, wołasz, Panie, daj mi wielkie rzeczy, daj mi wielu ludzi, do których będę mógł głosić Słowo Boże. Kiedy oni przychodzą, naprawdę to jest ciężka praca. I to jest pewien rodzaj krzyża, który niesiemy. Z radością w sercu, ale jednak z pewnym ciężarem, który w nas jest. Za to też płaci się swoją cenę. I chciałbym dzisiaj wam powiedzieć, za moment wam powiem o paru takich rzeczach, które są dla mnie ważne. Podzielę się z wami mega ważnymi rzeczami, które się działy w moim życiu ostatnio, więc wierzę, że będziecie też tym pobłogosławieni. To będą takie newsy, świeżynki też z mojego życia z Bogiem i z tego, co Bóg czyni i czego dokonuje. Ale chciałbym, żebyście jeszcze posłuchali jednego świadectwa z Chwała. Mówię, że jest tu Iwonka gdzieś tutaj chyba jest. Jak możesz to podejść tutaj do nas. Kto z was był na Chwała mu? O, dużo was było. Iwonka też była, to w ogóle brawa dla niej, jakbyś mogła podejść tutaj do nas.
I chciałbym, żebyście usłyszeli świadectwo z tego, co Pan Bóg uczynił podczas naszego wydarzenia, naszego uwielbienia, chwała Mu. Także, ale tak naprawdę z serca ją przywitajcie, bo to nie jest łatwe mówić tutaj. Także dziękuję, że się chciałaś dzisiaj podzielić. Więc przyszłaś na spotkanie, z tego co pamiętam, o dwóch kulach. Powiedz, czym był problem i co się dalej zadziało? Tak, miałam zerwane ścięgno piszczelowe tylnie i utknęłam na 9 tygodni w ortezie. No i kluczowym momentem był wyjazd na chwała Mu, na którym doświadczyłam modlitwy wstawienniczej nad moją chorą nogą, słowa poznania pana Krzysztofa Sowińskiego, który miał przekonanie, że jest na tym stadionie osoba, która chowa nieprzebaczenie do swojego ojca. I ogromny strzał ciepła w tym momencie przeszedł przeze mnie. Mało tego, miał przekonanie, że jest to osoba w różowej czapce i że w tym momencie ta osoba otrzymuje przebaczenie, łaskę przebaczenia. I faktycznie łzy same płynęły mi po prostu po policzkach. No uwielbiałam 8 godzin na jednej nodze Boga. Nawet nie usiadłam na chwilę, dosłownie. Wróciłam do domu, położyłam się do łóżka z ogromnym bólem nogi, tej, na której stałam i tej, która mi wisiała, to też mnie bolała. No i rano Bóg pozwolił mi otworzyć oczy. I miałam takie przekonanie, że nic mnie nie boli. Mało tego, w tej ortezie mogłam normalnie ruszyć palcem. Wstałam i byłam mega zdziwiona, ale ściągnęłam tę ortezę tak jeszcze, że tak powiem, delikatnie, bo nie wiedziałam zbytnio, co się dzieje. Stanęłam na tej nodze. No i rodzina mega zdziwiona, co ja robię, że ja idę tak bez kul, bez niczego. No i udałam się na drugi dzień do lekarza, bo to ogólnie było troszkę dziwne, tak normalnie. No i pytałam się lekarza, czy mnie przyjmie i mimo nieplanowanej wizyty mówi, że dobrze, że jestem, bo ustalił mi szybszy termin operacji, na co ja go pytałam, czy wierzy pan w Boga. A pan doktor powiedział mi, że wierzę, a co? A ja mówię, no to operacji nie będzie. A doktor zdziwiony mówi, ale jak to? Ja mówię, proszę zrobić USG, ściągnęłam tą ortezę, chodzę po tym gabinecie. Doktor robi to USG i tak patrzy, ja mówię, co pan tak nic nie mówi, co pan tam widzisz? Patrzy, mówi, no nic nie widzę. Ja mówię, no to robimy kolejny rezonans. No i doktor zdziwiony w ogóle stwierdził, że medycznie jest to po prostu niemożliwe, bo ścięgno się samo nie zrośnie. Zrobiliśmy kolejny rezonans, który potwierdził, że nie było tam nic, ani miejsca rozerwania tego ścięgna, ani płynu, który mi co tydzień odciągali. No i chciałam wam jeszcze powiedzieć, że uwielbienie jest bramą do życia w Duchu Świętym i dbajcie tylko o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane, naprawdę. Amen. Oddajmy Panu Bogu chwałę z całego serca. W ogóle pochwała Mu, dostaliśmy tak wiele świadectw. Często się tym dzielę, więc niektórzy z was mogli słyszeć, też wrzucaliśmy na social media świadectwo mamy, która modliła się za swoją córkę, która nie była w ogóle na wydarzeniu. Jej mama była, uwielbiała z nami. Z tego co wiem, to w ogóle dostała zaproszenie, bo ktoś z nas wyszedł na ulicę, by ewangelizować i dawać bilety. I modliła się za swoją córkę, która była w domu i była, no nie była w stanie, na tyle była gdzieś też chora tamtego dnia, że nie mogła przyjechać. I słuchajcie, Pan Bóg dotknął na odległość tę młodą dziewczynkę, ona potrzebowała dwóch aparatów słuchowych, żeby słyszeć, żeby funkcjonować. Przyjechały do nas ostatnio z dwoma aparatami słuchowymi pokazać, że są, nie są już potrzebne. Więc chwała Panu za to. I uwierzcie mi, potrzebna by była dodatkowa sesja, żeby opowiadać świadectwa z chwała Mu i z wydarzeń, które ostatnio naprawdę się działy. I myślę, że pod koniec jeszcze tej sesji, zanim zaczniemy się modlić, opowiem Wam parę historii, bo lubimy historie. Lubimy historię. To są naprawdę rzeczy, których Pan dokonuje pośród nas i to jest wielka, wielka łaska. No ale dobra, do tematu, bo dzisiaj też temat jakiś dostaliśmy i ja dostałem. I w ogóle długo się zastanawiałem, skąd on jest, ten fragment. I tak myślę, Marcela, weź mi powiedz, skąd to jest, bo miałem swoje typy. Okazało się, że mój typ i Marceli typ trochę się zgadzają.
Więc wyświetlę dwa fragmenty. Więc najpierw wyświetlmy ten fragment konferencji z Księgi Przysłów. To jest 3 rozdział, od 5 do 6 wiersza. Macie go z tyłu? Super. Ale zasłaniam pewnie. Słowo Boże mówi tak. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On Twe ścieżki wyrówna. I jak siedziałem sobie trochę, powiem Wam szczerze, nad tym fragmentem, zastanawiałem się, Boże, co Ty chcesz powiedzieć? Co chcesz powiedzieć przez ten fragment przeze mnie? Żeby to nie było oderwane od mojego życia. Żebym Wam dzisiaj nie mówił rzeczy, które przeczytałem w książce, ale żebym powiedział Wam rzeczy, które sam przeżywam, które sam przeżyłem, które są gdzieś częścią mojego życia, bo wierzę, że wtedy, kiedy głosisz rzeczy, które sam przeżywasz, Bóg daje Ci autorytet w tych przestrzeniach. Kiedy wygrywasz swoje duchowe bitwy, Bóg daje Ci autorytet, by ta łaska, którą On chce udzielić, którą udzielił Tobie, była udzielana innym. Amen? Więc jeśli słyszycie dzisiaj świadectwa, jeśli słyszycie historię rzeczy, które Bóg uczynił w moim życiu i które czyni pośród nas, to bierzcie to jako proroctwo do swojego życia, że On może to uczynić też w Twoim życiu. Amen? Więc miejmy taką wiarę w to. I ja cofnąłem się do fragmentu i myślę, że to, co dzisiaj śpiewaliśmy też przed tą sesją na uwielbieniu, było bardzo prorocze, więc bardzo dziękuję też zespołowi za to. I fragment, który chciałbym Wam przeczytać, on jest nieco dłuższy, jest z Ewangelii według świętego Mateusza, 3 rozdział, od 1 do 11 wersetu. I tu już jak chcecie sobie przeczytać ze mną, to możecie otworzyć swoje Biblię. Jak nie, to jakoś tak przeze mnie czytajcie. Miałem nie zasłaniać Pana Boga. I to jest od 1 do 11 wersetu fragment. Posłuchajcie go uważnie. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea, cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im, plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. A nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Takie w ogóle urocze głoszenie, co? Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Amen? To jest Boże Słowo, które mówi o nawróceniu. I chciałbym, byście posłuchali tego fragmentu i żebyście to, co będę mówił, przyjmowali w pewnym kontekście, to znaczy początku i końca tego fragmentu. Początek tego fragmentu mówi o nawoływaniu do nawrócenia. Amen? Słowo Boże mówi, nawróćcie się, Jan Chrzciciel głosi, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Ten pierwszy fragment mówi o potrzebie nawrócenia, że potrzebujemy się nawracać, potrzebujemy prostować ścieżki, które są powykrzywiane w naszym życiu. Jak wielu z was wie, że można żyć z Bogiem naprawdę wiele lat, a dalej mieć ścieżki powykrzywiane do prostowania? Niektórzy wiedzą, niektórzy się dowiedzą. I o tym mówi to słowo. Ale chcę, żebyście czytali je i rozumieli je dzisiaj razem ze mną w kontekście też końcówki, o której czytamy. Czytamy o nawróceniu, które zawsze coś poprzedza, to znaczy i zawsze po nim jest pewne następstwo. Bóg nie daje nam zadań, nie daje nam pewnych wyzwań po to, żeby je po prostu dać.
Kiedy Bóg czegoś od nas oczekuje, kiedy Bóg daje nam jakieś wyzwanie, jakieś zadanie, to On wie, że na końcu jest pewien cel, że On chce coś zrobić, On chce Cię użyć, On chce posłużyć się Tobą, ale potrzebujesz być przygotowany. Zgadzacie się? Więc jest w życiu czas przygotowania i jest czas posługiwania. Jest czas, kiedy rzeczy dzieją się za zamkniętymi drzwiami, po to, żebyś później, kiedy Bóg ci drzwi otworzy, mógł być widziany. Ale nie po to, byś był widziany, tylko po to, by Bóg był uwielbiony. I myślę, że cały w ogóle trud polega na tym, by być w świetle reflektorów, a stać w cieniu Pana. Patrzę na Snickersa. Więc jest wezwanie do pokuty, wezwanie do nawrócenia. Po co? Bo jest zapowiedź, potężna obietnica. Przychodzi ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, a ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Amen? To jest historia, która wskazuje kierunek od pokuty do zanurzenia w Duchu Świętym. Kto z was chce być na nowo zanurzony w Duchu Świętym? To ta droga prowadzi przez pokutę. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, jakie ja mam, że słowo pokuta i słowo żal za grzechy jest dzisiaj w chrześcijaństwie bardzo mało popularne. Macie takie wrażenie, czy nie? Czy tylko ja mam? Wiecie, że to jest prawda. Wyznaję ją całym sercem. Myślę, wszyscy się tu zgadzamy, że potrzebujemy głosić łaskę. Potrzebujemy głosić łaskę Bożą. Z łaski zbawieni jesteśmy. Dzięki łasce Bożej dostępujemy wszystkiego, czego dostępujemy. Ale jest taka pokusa i myślę, że jest taki moment, w pewnym momencie twojego duchowego życia może się coś takiego pojawić, że ty w całym tym swoim myśleniu o łasce zapomnisz o tym, że z tą łaską trzeba współpracować. Że kiedy Bóg ci objawia pewne rzeczy w twoim życiu, to daje ci też po to, żebyś przepracowywał coś w sobie. Żeby to nawrócenie było w tobie, się działo w tobie, żebyś był innym człowiekiem niż na początku, kiedy się nawróciłeś. I myślę, że Bóg chce dzisiaj z powrotem naszemu pokoleniu to powiedzieć. Niedawno byłem słuchałem pewnej konferencji, na której padło bardzo mocne zdanie jednej z osób, takich myślę bardziej rozpoznawalnych i które są szanowane, cenione również za posługę wśród znaków i cudów. I ta osoba powiedziała, dzisiejsze pokolenie potrzebuje usłyszeć z powrotem teologię cierpienia, bo wszystko stało się za łatwe i zbyt tanie. Ja sam, wiecie, próbuję badać swoje serce. Ja sam próbuję badać swoje serce, kiedy widzę rzeczy, które widzę. I wiem, że kiedy Bóg uzdrawia, Bóg czyni cuda i mam na swoje oczy widzę to wszystko, co się dzieje, to wiem, że na sądzie będę miał trochę inną sytuację niż ci, którzy nie widzieli. I to nie będzie na moją korzyść. Znaki nie są dla znaków, znaki są dla nawrócenia. Również mojego, nawet kiedy Bóg się mną posługuje. Bo ja nie będę mógł powiedzieć, Panie, nie widziałem. Ale ja nie wiedziałem. Wiedziałem, byłem w środku. I przez te ręce Pan to czynił. I wiecie, kiedy byliśmy na Chwała Mu w Łodzi rok temu, na Atlas Arenie, uwielbialiśmy Pana Boga, był z nami kardynał Ryś, jeszcze wtedy jako arcybiskup. I on powiedział takie zdanie na temat chwały. Wszedł na scenę, wziął mikrofon, powiedział, wiecie, zastanawiałem się, co powiedzieć. To wydarzenie jest nazwane chwała. Mówi, powiedział, chwała z hebrajskiego to ciężar. I zadał takie pytanie, ile Bóg waży w twoim życiu? Czy jego chwała, którą jakby teraz przez te pieśni oddajesz, nie? Wyśpiewujesz, czy to coś waży w twoim życiu? Są takie piosenki czasami na uwielbieniach, że ja sam nie wiem, co robić. Takie zwrotki, że ty nie wiesz. Myślisz sobie, ale jak to mam zrobić? Taka piosenka na przykład, jak do zwrotki dochodzi.
I wiecie, cały zespół śpiewa i akurat to jest moment, kiedy wszyscy klaszczą. Jest takie, wiecie, Boże, wiem, jak ranię Cię. Odwracasz się, a wszyscy, hurra, kadawa! Boże, wiem, jak ranię Cię. Czy, wiecie, jakby chodzi o to, żeby się czasem zastanowić, czy to waży coś w Tobie. Czy to, co śpiewasz, ma jakieś znaczenie w Twoim życiu. Uwierzcie mi, jak widzę teksty czasami na różnych wydarzeniach i ich nie rozumiem, to ich nie śpiewam, bo chcę być uczciwy w moim uwielbieniu. Żeby to nie była po prostu piosenka, jedna z wielu, które lecą w tym świecie, tylko ze fajniejszym tekstem. Nie nabijam się z niczego i do nikogo nie piję. Po prostu chcę pokazać i zadać sobie i wam pytanie, czy to ma swoją wagę w Twoim i w moim życiu. Ja bardzo dziękuję też zespołowi za to uwielbienie, które było przed nami. I zawsze, kiedy patrzę na Szymona, który prowadził uwielbienie i wiem, co przeszedł. Wielu z was nie zna jego historii, nie będę mówił jej za niego. Stracił w życiu bliskie swoje osoby i on wychodzi prowadzić nas w uwielbieniu. Kiedy na niego patrzycie, to widzicie, że uwielbia całym sercem. On przeszedł swoją lekcję w życiu. Że te pieśni ważą. Te teksty ważą. I powiem wam, za każdym razem, kiedy o tym sobie myślę, kiedy robimy to chwała mu i myślimy o kolejnym i zastanawiamy się, co robić, za każdym razem trochę mam takie poczucie w sercu, czy moje życie jest godne tego, co robimy. Bo łatwo jest podnieść ręce, łatwo jest śpiewać piękne rzeczy. Tak samo łatwo jest wrócić do domu i grzeszyć. I teraz myślę, że gromadzimy się tu w takim składzie i w takim w ogóle miejscu, żeby się modlić, bo wszyscy chcemy, żeby nasze uwielbienie miało swoją cenę i wagę. Amen? I chcemy, żeby ta pieśń, którą śpiewamy, w niebie coś znaczyła. I myślę, że właśnie to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, co się dzieje w naszym sercu, tak naprawdę nadaje wagę temu, co się dzieje na spotkaniu uwielbienia. I ja bym chciał, i ja marzę zawsze o tym, że kiedy uwielbiam Boga, żeby stworzyć taką przestrzeń, gdzie Bóg naprawdę będzie uczczony, naprawdę będzie uwielbiony i by mogły się dziać rzeczy, o których dzisiaj tutaj mówimy. Amen? Ale to jest decyzja Twojego serca, mojego serca. Czy chcesz tak żyć? Czy chcemy tak żyć? Usłyszałem kiedyś takie zdanie i się chcę z wami też nim podzielić, że w niebie, było to mega mocne, że w niebie nie zrobimy, nie będziemy mieli okazji zrobić jednej rzeczy. Uwielbić Boga pośród cierpienia. To jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić tu na ziemi i nie zrobimy jej w niebie, bo tam już nie będzie cierpienia. Więc kiedy będziesz przechodził przez trudności w swoim życiu i może dzisiaj przez takie przechodzisz, to przypomnij sobie to zdanie. Powiedz, Panie, chcę Cię w tym wielbić, bo kiedyś już będzie na to za późno, bo tam będę Cię wielbił tylko w fajnych, dobrych okolicznościach. Więc jeśli chcesz, by Twoje uwielbienie było ofiarą, było czymś cennym Bogu i cennym dla Boga, to jesteś zaproszony do tego, by wielbić Go w czasie trudności, posuchy, przeciwności, jak idziesz ciemną doliną. I to ma cenę. To ma cenę. I chcę wam powiedzieć historię sprzed paru tygodni. To będą newsy. Lecą newsy też w internecie, także pozdrawiamy wszystkich, którzy się z nami łączą. Bo chcę wam powiedzieć coś na temat pokuty i żalu za grzechy i spotkania z Bogiem, którego doświadczyłem ponad tydzień temu. I myślę, że nie przesadzę, jak wam powiem, że to było jedno z mocniejszych spotkań z Bogiem w moim życiu. Było ich kilka. Po każdym z nich wiem, co się zmieniło. Oczywiście, wiecie, wierzę w to, że na każdej modlitwie spotykamy się z Bogiem. Ale są takie spotkania, które pamiętasz. Amen? Są takie spotkania, które się wypisują, gdzieś jakoś zapisują w twoim sercu i ty wiesz, że one są, ich nie zetrzesz. One coś zawsze zmieniają, bo jak Bóg cię dotyka, nie da się zostać takim samym. Zgadzacie się? Więc cała historia się w ogóle zaczęła
z miesiąc temu, ponad miesiąc temu byłem na posłudze, takiej też ciekawej posłudze pod Poznaniem, gdzie w ogóle pierwszy raz spotkanie nam modlitewne wieczorne przerwała policja, bo to było pod Poznaniem, taka miejscowość nieduża, a mieliśmy modlitwę uzdrowienie i spotkanie modlitewne nasze. I akurat tyle ludzi przyjechało, że zawaliliśmy jakby osiedle i ludzie nie mogli wracając z pracy zaparkować i przejechać, więc zadzwonili po policję i musieliśmy na 15 minut przerwać nauczanie, żeby po prostu ludzie przeparkowali. No i potem po 15 minutach wróciliśmy. Było to dziwne doświadczenie, ale było. No i chwała Bogu, bo coś się dzieje i są nowe historie do opowiadania. I pamiętam, po tej posłudze byłem dość mocno zmęczony. Poszedłem spać, wstałem rano. I kiedy wstałem rano, zobaczyłem sobie, sprawdzałem wiadomości i zobaczyłem wiadomość na taką na Instastory, że jest konferencja Jesus Image w Orlando, na Florydzie. I po 5 sekundach stwierdziłem, że lecę. To było takie, jest, lecę, koniec historii, nie? W sensie to był taki moment, taki strzał. Generalnie nie jestem aż tak strasznie spontaniczny, żeby lecieć do Stanów Zjednoczonych po 5 sekundach przemyślenia, ale nagle pomyślałem, że ja po prostu poczułem Boże zaproszenie, żeby tam być. Więc po paru dniach już były bilety kupione i tak dalej, i tak dalej. Ale naprawdę czułem, że jestem tam zaproszony, żeby tam polecieć. I tak się zastanawiałem, Boże, o co chodzi, bo wiedziałem, że muszę poprzestawiać posługi, które były umówione już pół roku wcześniej. Ludzie czekają, ale czułem, że Bóg mówi, zmieniasz plany. I byłem w tym taki dość naprawdę pewny, stanowczy, bo coś w tym było. No i faktycznie kupiliśmy bilety, polecieliśmy do tych Stanów, też doświadczyliśmy takiej przychylności Bożej i doświadczaliśmy jej od początku do końca, gdzie Bóg nam pokazywał, że mamy tam być. Bo na samym początku też nasz wspólny przyjaciel zrobił nam generalnie dość dobre wejście tam, że mieliśmy na 5-7-tysięcznej konferencji w trzecim rzędzie zajęte na moje nazwisko miejsca. Mogliśmy usiąść, jak potem zobaczyliśmy, jakie tam są kolejki. Wyobraźcie sobie, że jak my tu mamy komfort, chcecie przyjść na konferencję 19.15, to sobie wchodzicie 19.15. Tam ludzie 3 godziny stali, żeby wejść. I naprawdę, to było coś mocnego i potem na końcu się zorientowaliśmy, że to była dość duża łaska, że tam weszliśmy. I mieliśmy takie miejsce i mogliśmy gdzieś mieć też fajne relacje z ludźmi, bo zostaliśmy przedstawieni przez to, co robimy w Polsce, co robimy w Kościele katolickim i jakby to wszystko się tak układało. No ale nie o tym. No i chcę wam powiedzieć generalnie, co się tam zadziało i co Pan Bóg zrobił we mnie. I myślę, że pierwszy wieczór to już było coś, co, czy pierwszy dzień to już był moment, kiedy Pan Bóg zaczął coś we mnie zmieniać, coś we mnie robić. Na scenę wyszedł Ben Fitzgerald, człowiek, który jest odpowiedzialny za Awakening Europe. Może znacie Bena, robi świetne rzeczy i jest fajnym gościem. No i Ben wyszedł i podzielił się bardzo w ogóle taką osobistą rzeczą, za którą bardzo dziękuję, bo to nie jest łatwe wyjść na, jeszcze to szła transmisja na cały świat, a on opowiadał o naprawdę takich intymnych, wewnętrznych rzeczach i wyjawił je na światło dzienne, także dlatego dzisiaj mam odwagę też to powiedzieć publicznie, bo on sam pierwszy to zrobił. I to mnie bardzo poruszyło, bo on mówi, słuchajcie, byłem liderem, byłem człowiekiem, który już głosił, posługiwał, kiedy głosiłem, wychodziły złe duchy, z krzykiem, naprawdę było masa manifestacji, Pan Bóg dotykał, Pan Bóg uzdrawiał, było ciężko nie zauważyć namaszczenia na moim życiu, tak powiedział. I Ben mówi tak, i moim marzeniem było to, żeby być pastorem tam w kościele, z którego pochodzę, i napisano do mnie maila, skontaktowano się ze mną, żeby już po jakimś czasie, bo tyle ewangelizuję, jestem super człowiekiem, fajne rzeczy robię, i napisali do niego i myśli sobie, o fajnie, zagadali do mnie, żeby powiedzieć mi, że w końcu nim będę mógł być. Przyszedł czas na uwielbienie, przyszedł czas na podniesienie, na level up, nie? Żeby podejść na inny poziom. I napisali do niego, mówi, Ben, cenimy twoje namaszczenie, cenimy te rzeczy, które robisz dla Pana, to, co się dzieje, kiedy głosisz, jest niesamowite, ale mamy jedno pytanie, a jak twoja czystość? I on mówi, no, przed nawróceniem byłem uzależniony od pornografii i to było naprawdę grubo. Żyłem na maksa innym życiem, więc kiedy się nawróciłem, już zacząłem służyć, posługiwać. Mówi, tak raz na pół roku mi się zdarzało, że upadałem, ale w perspektywie całego mojego życia. Mówię, no to odpowiedziałem całkiem nieźle, choć czasem mi się zdarzy upaść. I oni mu wtedy odpowiedzieli,
Bardzo szanujemy to, co Bóg przez ciebie robi, ale nie możesz być pastorem, bo nie będziesz świadectwem dla ludzi, dla młodych, do których będziesz mówił. I on mówi, myślałem, że wybuchnę. Myślał, że po prostu rozniesie wszystkich. Fart był taki, szczęście było takie, że był w Australii akurat i nie mógł się gdzieś tam tym wszystkim podzielić swoją frustracją i to był taki moment, w którym nie wiedział, co się z nim dzieje. Potem mówi, przyjechał do tego kościoła, myślał, że już będzie lepiej. Jakiś inny lider przywitał go w kawiarni i mówi, cześć Ben, jak się masz? On mówi, nieźle, nieźle. I ten lider go pyta, jeszcze inny. Mówi, a jak twoja czystość? On mówi, no to jeszcze wszyscy o tym gadają. Wszyscy liderzy, no lepszych tematów nie ma do rozmów na spotkaniach liderskich. I on mówi, wtedy to myślałem, że wszystkich rozniosę. Ja, poczciwy człowiek, ewangelizator, każdy ma jakieś tam rzeczy, które, przy których upada, w których upada. Każdy z czymś tam walczy, z czymś się zmaga, no bez przesady. I mówi, że dopiero to zderzenie, wiecie, i ta konfrontacja, które doświadczył, sprawiła, że upadł na kolana i powiedział, Boże, po raz pierwszy w życiu mówi, Boże, oddaję Ci całą sferę mojej seksualności, oddaję Ci wszystko. Bo mówi, wiecie, jak to było. Wyznawałem grzechy, robiłem tak, jak się robi, jak się zgrzeszy, czyli się wyznaje grzechy. I mówiłem, Boże, nie chcę tego, ale trochę chciałem, bo z grzechem tak jest. I mówi, pierwszy raz wtedy w życiu powiedziałem, Boże, masz prawo wziąć 100%. Masz prawo wziąć wszystko. I mówi, przyszła łaska, doświadczyłem spotkania z Panem i do dzisiaj jestem wolny. I dał tego świadectwo. I zrobił wezwanie do przodu. Potem się okazało w ogóle, że po paru miesiącach go awansowano i został tym, kim chciał zostać. Został pastorem w tamtym miejscu. I zrobił wezwanie do przodu i powiedział, jeśli jest jakaś jedna rzecz, mówi, ja wszystko miałem oddane, ale jeśli jest jedna rzecz, jedna sfera w twoim życiu, którą masz niepoddaną Bogu w 100%, możesz mieć wszystkie inne poddane, jeśli tej jednej nie masz poddanej, to wyjdź na środek, będziemy się modlić. No i duża rzesza ludzi wyszła. Ja też wyszedłem, bo mówię, on powiedział, jeśli to jest ta sfera, może to jest sfera związana z materializmem, z pieniędzmi, może to jest brak zaufania Panu, cokolwiek to jest. Powiedziałem, Boże, oddaję Ci dzisiaj pełne prawo do wszystkiego. Jestem cały Twój, bez kompromisów. I nagle, wiecie, z przodu były uwolnienia, demony zaczęły wychodzić. On mówi, spokojnie, spokojnie, 5 sekund i wyjdą. No i tak było. I ludzie doświadczali naprawdę łaski Bożej, doświadczali mocy Bożej. I ja wtedy wiedziałem, że złożyłem jakąś deklarację w sercu Bogu i powiedziałem, Boże, zrób ze mną, co chcesz. Naprawdę, zrób ze mną, co chcesz. Po coś tu jestem. Po coś mnie tu zaprosiłeś. I był kolejny dzień, poranek, który zaczęliśmy wspaniale. Wstawaliśmy zawsze 5:30. Pobiegać, pójść na siłownię, pomodlić się i zjeść śniadanie. Powiem wam, w Polsce mamy lepsze śniadania niż w hotelach amerykańskich. Także cieszmy się z tego, co mamy. I poszliśmy na konferencję. Tacy, wiecie, super, fajnie jest, ludzie się schodzą. Stoją w kolejkach, my nie. Tak. No i idziemy na to uwielbienie. Była taka mała pokusa, bo zawsze to w ogóle fajnie rozegrali, że był taki pasek z przodu dla under 25, poniżej 25 roku życia można było iść. My też tam byliśmy, bo my tak pod... No ale przyjechaliśmy z Polski, nie? Trzeba się pomodlić, jak najbliżej się da. Ale wtedy zostaliśmy w krześle, znaczy w tych krzesłach, zostaliśmy na swoich rzędach, w końcu 4. rząd, nie najdalej. I zaczyna się uwielbienie. Jest uwielbienie, oddajemy Bogu chwałę i tak czujemy, potem się dzieliliśmy tym, ale ja też czułem w swoim sercu, coś się dzieje, jest mocno. To było uwielbienie, które po prostu zaczęło płynąć, które zaczęło iść. I to uwielbienie dotykało bardzo mojego serca i czułem, że wchodzimy gdzieś bardzo głęboko. I w pewnym momencie tego uwielbienia przejęła mikrofon jedna osoba prowadząca wtedy modlitwę i zaczęła wprowadzać nas bardzo głęboko. To było takie duchowe doświadczenie, jakby ktoś wziął nas wszystkich za rękę i wziął w takie miejsce spotkania z Panem, w jakim On jest codziennie albo bardzo często, a my bywamy tam bardzo rzadko. Wiedziałem, że to była kobieta modlitwy. Mistyczka. I ona modliła się,
a ja czuję, jak się staje coraz mniejszy i chcę się stawać coraz mniejszy i chcę się stawać coraz bardziej schowany. I to jest takie uniżenie, zupełnie odwrotne do poniżenia, które daje ten świat. To jest uniżenie, w którym czujesz, że im niżej jesteś, tym lepiej dla ciebie. I wiesz, że im niżej jesteś, tym bliżej jesteś miejsca, w którym powinieneś być. I po prostu się kurczyłem z minuty na minutę i klęczałem już wtedy. Pamiętam, że klęknąłem, bo czułem, że to jest święte, co się tam dzieje. Nie rozumiałem, nie wiedziałem. To nie było tak, że ktoś coś powiedział, mnie to dotknęło. Ta obecność Pana po prostu, która była coraz większa, ja się stawałem coraz mniejszy i śpiewaliśmy po prostu święty, godzien, śpiewaliśmy i oddawaliśmy Bogu chwałę. I w pewnym momencie klęczałem na ziemi i zawołałem do Boga, pomodliłem się taką modlitwą: Boże, ja tak bardzo Cię proszę, daj mi łaskę, żebym dzisiaj mógł zapłakać nad swoim grzechem, żebym mógł dzisiaj poczuć ciężar mojego grzechu, bo to nie jest fair, że ja grzeszę i nawet nie czuję żalu z powodu tego grzechu, kiedy idę i ten grzech wyznaję. To nie jest fair, to nie jest w porządku. I myślałem sobie wtedy o każdym momencie, kiedy wracałem do spowiedzi, kiedy wyznawałem swoje grzechy, a potem wracałem znowu i wyznawałem to samo i w moim życiu się za wiele nie zmieniało. I pomyślałem sobie wtedy: Boże, to nie jest okej, to nie jest fair, to nie jest w porządku, że ja nawet nie umiem zapłakać nad swoim grzechem. I powiem wam, kiedy w przeszłości słyszałem, czytałem sobie ojców Kościoła, czytałem świętych, czytałem mistyków i czytałem o takiej łasce, o którą oni nazywali daru łez, takiego żalu nad swoją grzesznością, że oni potrafili siedzieć i płakać nad swoim grzechem, pomyślałem sobie, to jest coś, czego ja dzisiaj bardzo potrzebuję. Ale wiem, że to jest łaska, tego się nie da wypracować, tego się nie da zrobić, tego się nie da się napiąć i po prostu żałować. I klęczałem, śpiewaliśmy i nagle usłyszałem, nie wiem, czy ja to usłyszałem, czy to było w duchu poczucie, że idzie jakaś fala modlitwy od tyłu sali, z tych wszystkich rzędów z tyłu i nagle uderzyła mnie jakby obecność Boga. Uderzyła mnie obecność Ducha Świętego i zacząłem tak bardzo płakać, że tylko po paru chwilach się zorientowałem, że mam kałużę pod swoim krzesłem. I pierwszą moją modlitwą, którą miałem wtedy, było: Boże, niech to nie będzie tylko chwila emocji. Niech to nie będzie tylko chwila, że ja zapłaczę i będę dumny z tego, że zapłakałem nad swoim grzechem. Ale mówię: Boże, jak jest to, jeśli to jest od Ciebie i to jest łaska od Ciebie, to daj mi tak zapłakać nad moim grzechem i poczuć tak ten ciężar i żal nad moim grzechem, żebym nigdy do tego nie wrócił. I pamiętam, jak płakałem, byłem tam. Ja już naprawdę mnie nie obchodziło, czy ktoś już siedzi, czy stoi. Zresztą osoba, która prowadziła tę modlitwę, też była w takim doświadczeniu Pana, że już chyba wszystko było jedno. Skończyła się ta konferencja, w sensie to nauczanie. My siedzieliśmy, patrzę na Marcina, widzę, też coś doświadczył chyba mocno, tylko on na sucho. Po czym to poznać? Po tym, że 15 minut po konferencji nie byłeś w stanie gadać ze sobą nawzajem. Siedzisz. Poszliśmy na przerwę, zaczęliśmy chodzić w tą i z powrotem, z ruchomymi schodami na górę, na dół, też w Stanach mają. I chodziliśmy i wiecie, przerwa się kończy, my patrzymy na plan i patrzymy, że za chwilę jest kolejny wykład i kolejne uwielbienia. My patrzymy z Marcinem na siebie i mówimy: Boże, nie. Bo to było takie doświadczenie, którym to już jest za dużo. Za dużo. Ja naprawdę miałem taką obawę, że ja tego nie wytrzymam, jeśli Bóg mnie znowu dotknie. Że ja nie dam rady tego znieść. I to nie jest złe, tylko moje ciało, ja czułem, że nie jest w stanie znieść tego, co mi Bóg dał. I to było takie doświadczenie, powiem wam, ja się czuję, jakbym był wyprany w pralce. Jakbym wyszedł nowy. Zresztą wielu ludzi mówiło, kiedy przyjechałem: ty jakiś inny jesteś.
mówię, wiem dlaczego, wiem, co się stało. I wiem, że dostałem taką pieczęć, kolejną pieczęć w moim życiu, bo podobne doświadczenie, jedyne, do którego mogę to porównać, było w 2008 roku, czyli rok po tym, kiedy się nawróciłem. Kiedy podczas mszy świętej, kiedy przystępowałem do komunii, przyjąłem komunię, Bóg mi dał doświadczyć swojej świętości tak, że płakałem pod konfesjonałem i płacząc mówiłem, Boże, jestem tak brudny, tak grzeszny, jak świnia. Jak Ty, święty Bóg, możesz stać przy mnie, a ja mogę stać przy Tobie? Ale czułem w tym wszystkim, mimo że czułem się tak mały, czułem, że ta świętość jest pełna miłości i przyjęcia mnie. I pamiętam, jak stamtąd wyszedłem, miałem wstręt na myśl o grzechu. I to było drugie bardzo porównywalne doświadczenie, które się zadziało. To było święte. To było bardzo święte. I wróciłem stamtąd do Polski. Jak ktoś zna mój rozkład i mój kalendarz posług, to wie, że to jest czasem dziwne. Wróciłem do Polski i chyba dzień później, kiedy przyjechałem, to następnego dnia miałem posługę w Olsztynie. Nie zapytam i nie pytałem, kto to wymyślił, powiedziałem, że ja. Bo musiałem przesunąć to z uwagi na nasz wyjazd. I kiedy przyjechałem do Olsztyna, to było jedno z bardziej egzotycznych spotkań, na jakich byłem w życiu. To, co się działo w tym kościele od samego początku. Z przodu siedział jakiś pan Mietek, który nagle wziął sobie krzesło i przysiadł się. Mówi, jak masz na imię? Mietek. Widać było, że jest w swoim świecie. Mówię, okej, w porządku. Nagle ojciec tam, który głosi, mówi homilię, a z tyłu jakieś w ogóle jakby się druga zaczęła. Nagle patrzymy z tyłu, a tam cyganie biegną. Mówię, co tu się dzieje? I tak myślę sobie, Bogu dziękuję, że jeszcze miałem doświadczenie w sobie obecności Boga po tym wyjeździe, bo myślę sobie, a wszystko mi jedno, przyjechałem głosić. I nagle ma być czas, wiecie, gdzie idziemy do Komunii Świętej, bo zawsze po mszy świętej mamy spotkanie. I nagle jakiś demon się drze na pół kościoła. Wyje, jakaś dziewczyna się okazało to jest, która przyjechała na spotkanie. Tak się drze, już to się stało w trakcie mszy i potem jeszcze przy udzielaniu Komunii Świętej. I syczy, i wyje. Ja mówię, o Boże. I pierwsze, co miałem w sercu, to ale ona mnie denerwuje. Bo ona wszystkich rozprasza, nikt się teraz nie koncentruje na Panu Jezusie, tylko na jakimś syczeniu i wyciu. Ludzie się boją, a ja zaraz będę głosił i w ogóle już to widzę. Więc mówię tylko do Kasi wtedy, Kasia, ja chyba idę do niej. A mówię, no dobra, idź. No i poszedłem, idę do niej, patrzę, ci się tam modlą, prawie na niej siedzą, mówię, co wy robicie? To nie ułatwia nam spotkania. I mówię, weźcie ją do zakrystii. Musimy ją wynieść, bo tu w ogóle nam rozwali spotkanie. W tym był właśnie tam jakiś narzeczony czy partner i dwóch jakichś gości, którzy w ogóle już się ekscytowali od rana, że ona tu przyjedzie, więc się modlili, żeby tu się w ogóle odbyło wszystko. No i bierzemy ją do zakrystii. W sensie zajęło to 5 minut, bo ją złapać, ta wyje, wyrywa się. W ogóle jak ją złapać? No i w czterech ją jakoś tam, ja trzymałem drzwi, to w trzech. Poszli, wynieśli ją. Jesteśmy w zakrystii, tam jakiś brat przychodzi, który tam stamtąd jest. Mówię, bracie, my tu skorzystamy z zakrystii, bo tu będzie lepiej. On mówi, dobra, spoko. I kładziemy ją, tam mieliśmy taką fajną sofę, czy w ogóle jakąś taką dużą poduchę i położyliśmy ją, ona nam się dalej wyje i wywija i kręci. I ja im zrobiłem szybkie szkolenie, powiedziałem, że zaraz wchodzę na nauczanie, nie? I mówię do nich tak, słuchajcie, wy tego nie nakręcajcie, nie módlcie się za nią, błagam was. A jak będzie się zaczynała jakaś dziwna akcja, to mówcie jej, chyba Justyna miała na imię, Justyna, wracaj, jesteś z nami tutaj, halo. Mówię, gaście to, a nie podsycajcie. I ona tak powoli zaczęła wracać i mówię jej, słuchaj, jak będziesz miała takie myśli w sobie, że nagle znowu cię złapie i się zacznie manifestacja, bo jej film urywało, to powtarzaj imię Jezus. Mówię, kiedyś byłem na Litwie, Bóg to zrobił tak, więc nie róbcie tutaj Mortal Kombat. Więc jak Bóg to tak zrobił, to po prostu trzymajmy się wzoru, który jest bardzo dobry. I ona tam leży i mówię, włączę wam głośniczek, bo w zakrystiach jest taki fajny myk, że jest taki głośniczek, że słychać to, co się dzieje tam, a kogoś tam nie ma, więc jakby, wiecie, elektronika, technika i tak dalej. No i ja mówię, ja będę głosił, będę pamiętał o tobie,
i po prostu bądź otwarta na to, co Bóg będzie robił. I co się okazało? Bo przyszła do mnie pod koniec spotkania, że jeszcze raz miała manifestację, kiedy zacząłem nauczać i w trakcie nauczania zaczęła opowiadać, widziałam aniołów, widziałam różne tam, zaczęła, nie wiem, te obrazy i mówię, dobra, już nie opowiadaj mi, wszystko jedno, co widziała, jaki jest owoc. A ona mówi, chciałam ci podziękować, bo to odeszło. I przy mnie oddała życie Jezusowi, pomodliłem się nad nią, nie było żadnej manifestacji. Przyszła wolność, chwała Panu za to. I kiedy wróciłem do domu i myślałem sobie o tym, nawet po drodze, wiedziałem, że to miało związek z tym, co się stało parę dni temu. Bo tam jeszcze było parę manifestacji, o których nie będę opowiadał. Ale że przyszło uwolnienie, które ja bardzo mocno łączę z pokutą, którą przeżyłem. Bo kiedy naprawdę pokutujesz, Słowo Boże mówi, że jesteś obmywany przez krew Chrystusa, jesteś biały jak śnieg, kiedy prawdziwie pokutujesz, kiedy prawdziwie wyznajesz grzech. I ja wierzę, że dostałem taki stempel Ducha Świętego, w którym i po którym ja wiedziałem, że jeszcze bardziej niosę Jego obecność. On jest święty i Słowo Boże mówi, bądźcie święci, jak On jest święty. Ale chcę wam powiedzieć, że możemy tego doświadczyć tylko dzięki łasce. To jest łaska, która te rzeczy dokonuje. To dzięki łasce możemy zacząć żyć w nowy sposób. I dzisiaj wierzę, że kiedy głoszę to przesłanie i kiedy mówię do was, Boża łaska rozlewa się na nas. Czyli Boża zdolność do zrobienia rzeczy niemożliwej w twoim życiu. To, na co nie jesteś w stanie sam sobie zasłużyć. Może walczysz, zmagasz się, długo to trwa, wierzysz, że Boża łaska dzisiaj chce się rozlewać, byś był w stanie to zrobić, byś był w stanie żyć innym życiem i byś mógł chodzić w mocy, pełen łaski. I chcę tutaj dojść do tego ostatniego fragmentu z Ewangelii Mateusza, który czytałem, że On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, bo pokuta poprzedza napełnienie Duchem Świętym. I wierzę w to, że Pan Bóg naprawdę chce nas wypełniać swoją łaską, bo człowiek, który jest pełen Bożej łaski, to człowiek, przez którego Bóg może zrobić absolutnie wszystko. Kiedy ufasz Bożej łasce, kiedy chcesz z nią współpracować, kiedy wiesz, że robisz wielkie dzieła dla Pana, ale tak naprawdę jak Paweł możesz powiedzieć, tak naprawdę to łaska Boża we mnie. Mówi, jeździłem najwięcej ze wszystkich, chodziłem, głosiłem, w tylu narodach, w tylu kontynentach, ale tak naprawdę zrobiła to łaska Boża we mnie. W Dziejach Apostolskich czytamy w 6 rozdziale, 8-10 werset. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Libertynów, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego przemawiał, z którego natchnienia przemawiał. Dlaczego? Bo łaska Boża była na nim. Myślę, że jest jakaś bardzo bliska więź między pokutą a łaską, między pokorą, uniżeniem a łaską. Jeśli Bóg znajdzie serce, które potrafi być uniżone, które chce być uniżone, nawet jeśli przechodzisz, zmagasz się z różnymi rzeczami, ale w twoim sercu Bóg wie, że jest pokora, uniżenie, prawda, to ja naprawdę wierzę, że to jest kwestia czasu i Bóg cię z tego wyprowadzi. Więc nie chodzi o to, by się dzisiaj potępiać. Chodzi o to, by zaufać na nowo łasce. Bo Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Prawdziwe doświadczenie łaski zostawia na tobie ślad. To nie jest coś taniego. To nie jest coś, o czym możesz powiedzieć i za chwilę zapomnieć. Prawdziwe doświadczenie łaski zmienia twoje życie. I kiedy będziesz szedł za Bogiem i powiesz, Boże, to jest niemożliwe, żeby teraz przebaczyć tej osobie. Boże, to jest niemożliwe, żeby zrobić to, co teraz czuję w sercu, że mam zrobić. Dzięki Bożej łasce możesz to zrobić.
I Efezjan 3 rozdział od 20 do 21 wersetu. Święty Paweł modli się pod koniec tego listu tak. Temu zaś, który mocą działającą w nas, czyli mocą łaski, temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, wieki wieków. Amen. Zobaczcie, jeśli pozwolimy Bożej łasce płynąć w nas, On uczyni nieskończenie więcej niż to, o co prosisz, o co wołasz i o co się modlisz. Jeśli dzisiaj się modlisz o wielkie rzeczy, to Pan mówi z łaską moją, z moją łaską, z Bożą łaską, On uczyni w twoim życiu nieskończenie więcej od twoich marzeń. Nieskończenie więcej od twoich planów, pragnień. Jeśli twoim planem jest zbawić Warszawę, to Bóg z Jego łaską, Bóg chce, żebyś uczynił dużo, dużo więcej, byś myślał o całym narodzie. Jeśli myślisz sobie dzisiaj o Łodzi, to Bóg mówi, zacznij myśleć o kraju. Jak myślisz o kraju, zacznij myśleć o narodach. Z Bożą łaską jest to możliwe. Tylko to się musi zadziać Jego mocą, Jego łaską. A żeby ta łaska działała i płynęła, ty musisz umieć stanąć w cieniu działania Bożego. I kiedy Bóg zacznie robić wielkie rzeczy, musisz umieć stanąć z boku. I powiem wam jedną historię. Daniel Kolenda ją kiedyś opowiadał, że znacie może Daniela, on kontynuuje dzieło i pracę Reinharda Bonke, człowieka, który prowadził największe krucjaty ewangelizacyjne, tylko krucjaty w dobrym tego słowa znaczeniu, w Afryce. Cały czas są spotkania na 500 tysięcy, milion osób na jednym spotkaniu. Wejdźcie sobie na YouTube'a, zobaczycie, że tak jest. I kiedy opowiadał taką historię, że kiedy jechał na jedną z misji, powiedział sobie, mamy jeszcze trochę czasu, prześpię się, odpocznę, jak się obudzę, mam plan wykąpać się, przygotować i pojechać. Problem był taki, że zaspał. A jechał na spotkanie na 500 tysięcy osób. I mówi, obudził się, taki w ogóle nie wiedział, gdzie jest, a tu w Afryce. I ma zaraz głosić. I ma mówić do pół miliona ludzi, wiecie, to nie jest mała rzecz. On mówi, nie wiem, co mówić, Boże. Jechał już go tam, bo obudziło go walenie drzwi. Do drzwi mówi, gdzie ty jesteś, mamy jechać, zaraz spotkanie. Pół miliona ludzi czeka. I on tak jedzie i modli się, Boże, nie mam nauczania, nie mam słowa, nie wiem, co mam robić. I kiedy się uspokoił, usłyszał, jak Boży głos gdzieś odzywa się w nim. I ten głos powiedział mu, głos Ducha Świętego, czy ty myślisz, Daniel, że dzisiaj nie zadziałam i nie dotknę tych ludzi tylko dlatego, że zaspałeś? I przyjechał na spotkanie. Zaczęły się ogłoszenia. Po ogłoszeniach miał wchodzić. Za dobrze się nie czuł. Nie był przygotowany. I nagle podczas ogłoszeń zaczęły się wielkie krzyki na sali. I mówi, znał te krzyki. Mówię, znam ten dźwięk tych okrzyków. To znaczy, że zaczęły dziać się cuda. W Afryce, tam w tym miejscu, tak reagują na cuda, które zaczynają dziać się, kiedy Jezus zaczyna działać niesamowite rzeczy. I mówi, podczas ogłoszeń Bóg zaczął uzdrawiać. Co za kompromitujący moment. Tyle nauczasz, tyle głosisz, tyle robisz wszystkich niesamowitych rzeczy, konferencji, modlitw. A Jezus zaczyna uzdrawiać, kiedy są ogłoszenia. I mówi, to był krzyk od krzyku, tak jakby po prostu ogień się rozszedł od ogniska i ludzie byli uwalniani, uzdrawiani, działy się cuda podczas ogłoszeń. Kiedy gość skończył ogłoszenie, dał mu mikrofon, mówi, bałem się wejść na scenę. Miałem bojaźń przed Bogiem. Co tu się dzieje, kiedy są ogłoszenia? Nie chciałem tego przerywać. I mówi, to była lekcja, gdzie Bóg powiedział, Daniel, w tym w ogóle nie chodzi o ciebie. W ogóle. W tych wszystkich historiach nie chodzi w ogóle o mnie, o nikogo z nas. Jeśli mogę poprosić zespół. I myślę, że Bóg szuka dzisiaj ludzi w naszym pokoleniu. Bóg szuka ludzi wśród nas, którzy będą umieli ukrzyżować swoje ego dzięki Bożej łasce. I którzy będą umieli stanąć na środku, stanąć w centrum, bo Bóg cię do tego zaprosi i naprawdę oddać chwałę Bogu. Ale do tego potrzebujemy Bożej łaski. Chcę się z wami dzisiaj modlić tego wieczora. Nie mam naprawdę planu na ten wieczór.
generalnie w tym momencie zwykle kończy się mój plan. I to jest najlepszy moment, bo musimy polegać na Duchu Świętym. Chcę wam powiedzieć, że Bóg może zrobić absolutnie wszystko dzisiaj, tego wieczora w twoim życiu. Może zmienić twoje życie całkowicie, może przyjść z uzdrowieniem. Na ostatnich dwóch spotkaniach usłyszeliśmy świadectwo dwóch młodych dziewczyn, którym zniknęły guzy na piersi. Usłyszeliśmy świadectwo uzdrowienia z endometriozy, gdzie lekarze powiedzieli, nie da się z tego wyjść. Było świadectwo mężczyzny, Ukraińca, który miał astmę od 6 roku życia. Myślę, że teraz jest około 30-40 lat ma. Mówi, po tamtej modlitwie, kiedy o niej wspominał, mówi, jestem wolny, jestem zdrowy. A miał ją od 6 roku życia. Jeden moment doświadczenia Jego łaski może zmienić wszystko. I chcę was dzisiaj prosić o taką otwartość na Jego działanie. Niech Bóg działa jak chce, niech zrobi co chce, niech uczyni to w sposób, w jaki chce to zrobić. Nie będziemy nic wymuszać na Bogu. Ale proszę was tylko o taką rzecz, że jeśli Bóg będzie cię dotykał, jeśli Bóg będzie robił coś w tobie, to pozwól Mu, żeby to dokończył, okej? Jeśli poczujesz, że płonie w tobie ogień, pozwól, niech ten ogień płonie, nie bój się tego. Jeśli poczujesz, że płyną ci łzy, pozwól im płynąć. Jeśli poczujesz pokój, który będzie cię zalewał, pozwól temu płynąć w tobie. Ale nie szukaj tych rzeczy, szukaj Jego. A kiedy On zacznie działać, po prostu się nie sprzeciwiaj. Powstańmy. Wciągnijmy swoje ręce, zamknijmy swoje oczy i zaprośmy Ducha Świętego. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, dzisiaj byś działał. Ty znasz nas wszystkich po imieniu. Ty wiesz, co się w nas dzieje, Panie. Wiesz, co przechodzimy. Wiesz, co w nas się dzieje, Panie. I Ty dla każdego z nas masz dzisiaj łaskę odpowiednią do tego, co w nas jest. Oddajemy Ci teraz, Duchu Święty, to spotkanie, oddajemy Ci ten wieczór, oddajemy Ci tę modlitwę. Ja tylko proszę Cię, Panie, wylewaj swoją łaskę i obecność, tak jak chcesz. Wiem, Duchu Święty, że jesteś wszystkim, czego dzisiaj Twoi ludzie potrzebują. I nie chcemy nawet mówić, że masz wszystko, czego potrzebujemy, bo Ty jesteś wszystkim, czego potrzebujemy. Jesteś wszystkim, czego potrzebujemy. Niech Twoja obecność dotyka nas. Twoja łaska rozlewa się. I zaśpiewajmy wspólnie. Yeah.
serca. Jezu, ja kocham, tak kocham Ciebie. Jezu, ja kocham, tak kocham Ciebie. Ty wystarczysz mi, tylko Ty, tylko Ty, Jezu. Jezu, ja kocham, tak kocham Ciebie. Jezu, kocham Cię. Twe imię jak miód na ustach mych. Twój duch wodą życia duszy mej. Twe słowo jak lampa dla mych stóp. Jezu, ja kocham. Panie, błogosławimy Cię i chcemy dzisiaj wyśpiewać tę pieśń miłości, że nawet jeśli ta nasza miłość jest tak po prostu ludzka, krucha, niedoskonała, to chcemy tą naszą miłością Cię kochać teraz w tym uwielbieniu. Panie, wznosimy swoje ręce do Ciebie. Przyjmij te uwielbienie, choć dzisiaj niedoskonałe może, wśród tak wielu upadków, wśród tak wielu niedoskonałości, obietnic z naszej strony bez pokrycia. Wierzę, że Duch Święty chce dzisiaj pomóc nam śpiewać. Takie przekonanie, mam obraz teraz, jak Duch Święty dotyka Twoich ust. Dotyka teraz Twojej brody, dotyka Ciebie tak, abyś mógł zaśpiewać w inny sposób. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że teraz to czynisz. O, rozlewa się łaska teraz, by zaśpiewać jak nigdy wcześniej. Bo to On będzie modlił się w Tobie. To On będzie śpiewał w Tobie. I nawet jak myślisz, Panie, nie umiem uwielbiać, nie umiem tak szczerze zaśpiewać, On będzie śpiewał w Tobie. Po prostu otwórz swoje usta i wierzę, że dzisiaj uwolnienie będzie przychodziło. Kiedy będziesz po prostu śpiewał, po prostu patrzył na Niego i śpiewał dla Niego. Duch będzie modlił się w Tobie, Duch Boży. Chorala sakara la bosokej. Herravala sokereletej. Chorala la masota. Uwielbij Jezusa, Duchu Święty. Uwielbij Jezusa. Tylko Jego uwielbij. Z tych słabych naczyń, którymi jesteśmy, niedoskonałych naczyń, którymi jesteśmy, zaśpiewaj przez nas. Jezu, kocham Cię. Pieśń miłości do Jezusa. Zaśpiewaj w nas. Zaśpiewaj w nas. Pomóż nam, Duchu Święty. Jezu, ja kocham Cię. Kocham, tak kocham Ciebie.
Ty, Jezu, Jezu, ja kocham, tak kocham Ciebie. Jezu, ja kocham, tak kocham Ciebie. Jezu, ja kocham, tak kocham Ciebie. Bo Ty wystarczysz mi. Twój duch wodą życia duszy mej. Twe słowo jak lampa dla mych stóp. Jezu, ja kocham Cię. Kocham Twe imię jak miód na ustach. Teraz tylko Wy zaśpiewajcie, Jezu. Jezu, ja kocham, tak kocham Ciebie. Jezu, ja kocham, tak kocham Ciebie. Jezu, ja kocham, tak kocham Ciebie. Bo Ty wystarczysz mi, tylko Ty. Cały czas śpiewajmy te słowa. Duchu Święty, módl się, śpiewaj w nas. Śpiewajmy dalej. Duch Święty będzie napełniał nas, kiedy będziemy śpiewać te słowa. To są słowa Ducha Bożego. On je wypowiada do Jezusa przez nas. I kiedy wypływają przez nas, przemieniają nas. Jego Słowo przemienia nas. Pełne mocy Słowo. Wierzę, że Pan chce przychodzić teraz do naszych ust i dotykać naszych ust. Możesz położyć swoją dłoń też na ustach i powiedz Panu: Panie, oddaję Ci moje usta, by Cię wielbiły. Oddaję Ci moje usta, by oddawały Ci chwałę. I cokolwiek nie oddawało Ci chwały i wychodziło z moich ust, wyrzekam się tego. Niech moje usta wyśpiewują Twoją chwałę, tak by wszystko, co wychodzi z moich ust,
było uwielbieniem Ciebie. Postaw straż, Panie, na naszych ustach. Postaw straż na naszych ustach, by nie było w nich złorzeczenia, nienawiści, obgadywania, wszelkiej złej mowy, bo Twoje słowo mówi, niech zniknie spośród Was wszelka mowa szkodliwa. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród Was wszelka mowa szkodliwa. Powiedz za mną, Panie, wyrzekam się wszelkiej szkodliwej mowy, wszelkiego słowa, które było przekleństwem, zarzutem, nieczystością. W imię Jezusa wyrzekam się tego. Niech to odejdzie raz na zawsze. Duch oskarżenia, potępienia, duch nieczystości. W imieniu Jezusa niech odejdzie z mojego życia i niech nigdy nie wróci. Przyjdź, Duchu Święty, odbierz chwałę z moich ust, z mojego życia. Widzę, jak Pan zmienia usta na złote. To jest symbol i znak chwały, która wychodzi z Twoich ust. Jego łaska teraz, wierzę, zmienia wiele, wiele, wiele ust, wiele osób, które używały języka. A Pan nie był w taki sposób, że Pan nie był w tym uwielbiony. Przychodzi łaska teraz uwielbienia Go słowem, językiem, sercem. Otwórz swoje usta. Niech Pan włoży w Twoje usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Niech usłyszą to narody i przejmie ich trwoga. Przejmie ich trwoga. Wołaj, wołaj. Siera la 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 la. Śpiewaj mu, wychwalaj go. Siera la 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 la. Siera la re 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 re. Fuai. Siera la re 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 la 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 massa re 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 re. Panie, uwielbiamy Cię. Jezu, wywyższamy Cię. Oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci cześć. Zasługujesz, Panie, by oddawać Ci cześć z naszych serc, z naszych serc, z naszych serc. Jesteś godzien, jesteś godzien, tylko Ty jesteś godzien, baranku zabity. Przyjąć chwałę, przyjąć cześć, przyjąć moc, skupienie całej ludzkości. Ty jesteś godzien. Ty jesteś godzien. Wołaj z serca. Wołaj z serca. Sera la 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 ma kosa terere. Święty, święty, święty. Święty, święty, święty. Zaśpiewajmy, wywyższamy. Wywyższamy Cię. Wywyższamy.
serca, śpiewajmy to z serca. Wyznajcie to, wywyższamy. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Panie nasz. Bardzo delikatnie z serca, z głębi Twojego ducha zaśpiewaj. Niech Duch Boży prowadzi Cię, prowadzi nas w tym śpiewie. Wywyższamy Cię, Jezu, to nasza jedyna pieśń. Pieśń naszego życia. Weź wszystko, Panie, co chcesz wziąć. Weź dla siebie wszystko, co chcesz wziąć. Składamy ofiarę z siebie, Panie. Weź wszystko, co chcesz wziąć, Panie. Zaśpiewaj, zaśpiewaj te słowa z serca. Chcesz oddać Mu swoje życie, wyciągnij swoje ręce i śpiewaj. To znaczy Go wywyższać. Powiedzieć, masz prawo do wszystkiego w moim życiu. Masz prawo do moich marzeń. Masz prawo do moich relacji. Masz prawo wejść tam, gdzie nikt inny nie ma. Prawa wejść. Tylko Ty, Jezu. Wywyższamy Cię, Panie. Zaśpiewaj pieśń serca. Czyni nas białymi jak śnieg. Jego łaska przychodzi.
Wierzę, że Pan mówi: puść, puść, puść to, czego tak kurczowo trzymasz, czego się tak kurczowo trzymasz, puść to, co krzyczy w Tobie: nie oddam. Bo kiedy puścisz, zobaczysz, zobaczysz, jak sam Pan zajmuje się Tobą. Zobaczysz, jak lęk odchodzi. Puść, puść kontrolę, pozwól Mu działać. Powiedz Mu tak, śpiewaj te słowa. Bo kiedy puszczasz kontrolę, puszczasz z Twojej dłoni to, co uważałeś, że jest Twoje, wywyższasz Go. Wierzę, że Pan mówi do kogoś: oddaj to, co się Tobie należy. Czułeś, że coś się Tobie należy i człowiek Ci tego nie dawał. Miałeś gniew, gorycz w sercu. Pan mówi: puść to. Przecież to i tak jest moje. Uciesz się mną. Uciesz się mną. A ja dam Ci nieskończenie więcej niż to, co mi oddasz. Wywyższamy Cię. Nie trać uwagi, nie trać skupienia na Nim. Bycie. Jest tutaj ktoś, kto przyszedł z jakimś poważnym problemem, z karkiem, i musiałeś chodzić w takiej zgiętej postawie, ponieważ nie dało się wyprostować tej głowy, Twojej głowy i karku. Być może był tam jakiś nawet metalowy implant, część, albo była operacja i ten kark nie wrócił do zdrowia. Wierzę, że Pan uzdrawia teraz taką osobę. Wierzę, że jest ktoś, kto miał zawroty głowy i Pan dziś przychodzi, by uzdrawiać te zawroty głowy. Wierzę, że jest ktoś, kto potrzebował okularów, by patrzeć, by widzieć, i Pan uzdrawia jakąś osobę, która chodziła w okularach i nie będziesz potrzebował, czy potrzebowała okularów po tej modlitwie. Coś się dzieje teraz, Bóg dotyka Twoich oczu. Wierzę, że znikają jakieś zmiany na skórze.
czy to alergia, czy jakieś poważne uczulenie, jakieś zmiany na skórze znikają teraz. I w imieniu Jezusa gromimy wszelką ciemność i złego ducha w tym miejscu i wszelki powód, przyczyna, cokolwiek, Panie, nie pochodziło od Ciebie. W imieniu Jezusa niech teraz odejdzie i nigdy nie wróci. Bądź wolny. Bądź wolna. W imieniu Jezusa. Duchu Święty, wylewaj swoją obecność teraz przez całą tą salę. Niech Twoje namaszczenie przychodzi. Niech niszczy dzieła diabła. Ale też niech Twoja łaska wyprowadza na wolność. Uzdalnia do głoszenia Twojego słowa. Są osoby, które czują w swoim języku jakby prąd czy ogień. Coś się dzieje na Twoim języku. Wierzę, że to jest uzdolnienie dzisiaj do głoszenia słowa. Skup się na Nim, śpiewaj dla Niego. W imieniu Jezusa Chrystusa Twoje namaszczenie teraz, Panie, rozlewa się na tych, którzy tu są. Przymnóż swojej mocy. Przymnóż swojej łaski. Czyń, co chcesz, Panie. Czyń, co chcesz, Panie. Uczyń z nas tych, kim chcesz, byśmy byli. Łamiemy wszelkie przekleństwo. Słowa, które były wypowiedziane, Panie, w kierunku naszym, że nic z nas nie będzie. Że nic nie zobaczymy, że Boża łaska i Jego moc nie jest dla nas. Łamiemy to przekleństwo, łamiemy to kłamstwo dziś. Bo to jest Twoje pokolenie, to są Twoje dzieci, Panie. Więcej, więcej. Napełniaj nas teraz, Duchu Święty. Napełniaj, napełniaj, napełniaj. Puste naczynia, napełniaj, napełniaj, napełniaj. Wywyższamy, wywyższamy, wywyższamy Cię. Zaśpiewaj z tęsknotą, z pragnieniem, tak jak chcesz, by Boży Duch Cię napełnił. Jeszcze z serca, z tęsknotą. Teraz nic nie mów, po prostu trwaj w tej obecności, w tej melodii i przyjmuj Jego obecność. Przyjmuj Jego moc, Jego obecność, Jego namaszczenie. Niech to namaszczenie dzisiaj wypełnia Cię. Przyjmuj Jego łaskę.
Przyjmuj Jego moc. Przyjmuj Jego zdolność. Przyjmuj to, co On sam chce Ci dać. Zaufaj Mu. Wierzę, że są takie osoby pośród nas. Posłuchajcie mnie uważnie, bo tylko chcę zwrócić uwagę na to, co czyni Pan. Nie rozpraszajmy się. Są takie osoby pośród nas, które teraz podczas tej modlitwy Ty doświadczasz intensywnie mocy Bożej. Może Twoje ciało silnie drży, a to się nie zdarza często. Może czujesz taki głęboki ogień albo pokój, który przepływa przez Ciebie, przez Twoje ciało. Wiesz, że w Tobie jest, jakbyś był teraz pod prądem elektrycznie. Jakbyś czuł moc, prąd. Może czujesz to na swoich ustach. Ale jest to bardzo intensywne. I tylko te osoby chciałbym, by pomachały ręką. Tylko te osoby, proszę, nigdy więcej. Bądź szczery z własnym sercem i sumieniem. Chodzi o to, by zachować porządek w tym, jak Duch nas prowadzi. I chciałbym, by tylko te osoby, które pomachały teraz ręką, szczerze, tylko te osoby podeszły do przodu tutaj pod scenę. Nie rozpraszajcie się, nikt niech się nie rozprasza. Bądźmy skupieni na Panu, a te osoby, tylko te osoby niech podejdą, wyciągną ręce, zamkną oczy i nic nie mówią. Napełniaj się. Tylko te osoby. Zamknij oczy, wyciągnij ręce. I przyjmuj, niech Pan Cię napełnia. Obecność. Zrobimy taką rzecz. Jeśli mogę zespół poprosić, byście zrobili 3 kroki do tyłu. Trwajmy cały czas w tej melodii. Jakbyście mogli mi pomóc, jakbyście tę osobę poprowadzili tutaj przez schodki. Pójdź z jedną z nich. Maciek, jakbyś podszedł. Bądź jeszcze chwilkę ze mną. Nie rozpraszaj się, nie rozpraszaj się, nie rozpraszaj się. Oczekuj Go, przyjmuj Go tam, gdzie jest. Tam, gdzie jesteś. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co robisz. Przymnóż swojej mocy. Wiesz, że przychodzi przyspieszenie do Twojego życia. Przyspieszenie do Twojego życia. Przychodzi nowy czas, czas, w którym zobaczysz szybciej, więcej. Będziesz widzieć więcej. Niech Twoje namaszczenie to uczyni, Panie. Twoja moc niech tego dokona, Boże. Więcej. Dzięki Ci, Panie, że zobaczy, jak zniewoleni są uwalniani i będzie widziała, jak rzeczy dzieją się szybko. Więcej, Panie, więcej, Panie, więcej, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, za Twoje słowo, które zmienia. Wypełnia ją dalej, Panie.
Wypełniaj je dalej, Panie. Wypełniaj je dalej, wypełniaj słowem, mocą, wypełniaj. Wypełniaj swoją obecnością, Panie, wypełniaj. Wypełniaj je dalej, Panie. Więcej, 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 więcej. Panie, namaszczaj, Panie, wypełniaj, Panie, przyspieszaj w ich życiu dzisiaj. Przyspiesz, 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 przyspiesz w ich życiu. Bądźcie uważni na to, co Pan czyni, jeśli On jeszcze nie skończył w was działać. Bądźcie uważni. On może przyjść w każdym momencie. On może przyjść w nowy sposób. Więcej, Panie, więcej, Panie, więcej, Panie. Daj im więcej. Daj im więcej Twojej obecności. Dziękuję za to, co czynisz. Dziękujemy, Panie. Dotykaj każdą osobę, która tu jest. Panie, bo to, co dzieje się w nas, jest większe. Jest większe. Jest poważniejsze niż to, co się wydaje, Panie, że dzieje się na zewnątrz. Dziękuję Ci za Twoją świętość. Dziękuję Ci, Panie. Wypełnij, wypełnij, wypełnij. Wypełnij, 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 Panie. Napełniaj po brzegi, napełniaj je po brzegi, Panie. Wypełniaj mocą, wypełniaj łaską, wypełniaj namaszczeniem, Panie. Dawaj więcej, dawaj więcej, dawaj więcej, Panie. Niech Twój powiew przyjdzie, Panie, dzisiaj. Twoja łaska niech przyjdzie. Twoja obecność, Panie, niech wylewa się obficie, obficie i hojnie. Obficie i hojnie, Panie. Obficie i hojnie. Więcej, Panie. Więcej, Panie. Więcej, Panie. Niech przychodzi Twój ogień. Przychodzi Twój ogień, Panie. Wciągajcie ręce. Przyjmujcie to, co Pan czyni dzisiaj. Miej wyciągnięte ręce. Przyjmuj Jego łaskę. Dawaj więcej, dawaj więcej, dawaj więcej. Dawaj więcej, Panie. Wypełnij, wypełnij. Łaski Boże. Tak, Panie, rozlewaj hojnie, rozlewaj obficie swoją łaską. Tak, jeśli stoisz z przodu, zamknij swoje oczy, nie mów nic, po prostu przyjmuj, daj się napełniać, daj się napełniać. Napełnij każdą osobę, Panie, która tu jest. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje oczyszczenie, za Twoją moc, za Twoją łaskę, Boże. Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci. Oddajemy Tobie chwałę. Ty jesteś godzien przyjąć chwałę i cześć i uwielbienie. Dotykaj, 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 Panie.
wywyższamy Cię, Jezu. Zaśpiewajmy raz jeszcze te słowa. I niech one będą prawdą naszego życia. Jezu, Ty jesteś też naszym uzdrowieniem. Ty jesteś naszym uzdrowieniem. W Twoich ranach jest nasze zdrowie. Dlatego przynosimy Ci tych, którzy się źle mają. Przynosimy Ci tych, którzy się źle mają, Panie, dzisiaj. Chorych, cierpiących. Połóż swoją rękę w miejscu, gdzie jest ból, choroba, problem, z którym się dzisiaj zmagasz. Połóż rękę w tym miejscu. Będziemy modlić się z wiarą o to, żeby Boża moc teraz dotknęła Ciebie. Jeśli masz problemy ze wzrokiem, będziemy modlić się o wzrok. Jeśli masz problemy ze słuchem, będziemy modlić się o słuch. Jeśli masz problemy, inne problemy w swoim ciele, po prostu teraz wołaj i połóż swoją rękę w tym miejscu, gdzie jest Twój problem. Swoją drugą rękę możesz położyć na osobie obok i powiedz za mną: Panie Jezu Chryste, w Twoje święte imię dzisiaj wyrzekam się wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie. I przyzywam mocy Twojej świętej krwi, mocy Twoich ran. I niech w imieniu Jezusa Twoja moc dotknie moich chorób. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Przyzywaj imienia Jezus. Módl się z wiarą, z zaangażowaniem teraz. Ja będę modlił się przez mikrofon, ale też dołącz do tej modlitwy. Otwórz swoje usta. Panie Jezu Chryste, mocą Twego imienia, w imieniu Jezusa Chrystusa, mówię do problemów zlokalizowanych w głowie, do guzów, glejaków, do wszelkich zmian w mózgu. W imieniu Jezusa Chrystusa niech wszelki guz zniknie, wszelki glejak niech zniknie. Wszelkie zmiany w układzie nerwowym, Panie, niech przyjdzie Twoje uzdrowienie. Przyjdź do tych, Panie, którzy chorowali, cierpieli na właśnie choroby, które tam się rozpoczynały, Panie. Niech w imię Jezusa stwardnienie rozsiane będzie uzdrowione. Niedowład do kończyn, Panie, który przychodził w imieniu Jezusa przez ucisk na nerwy, niech będzie uzdrowiony teraz. Niech paraliż ustąpi w imię Jezusa. Ci, którzy byli po udarach, po wylewach, w imię Jezusa niech będą przywróceni do pełnej sprawności. Niech w imię Jezusa będą uzdrawiane teraz nadgarstki, dłonie, łokcie, barki. W imię Jezusa bądźcie uzdrowione teraz. Choroby tarczycy bądźcie uzdrowione. Tarczyca niech będzie uzdrowiona. Guzki tarczycy niech znikną teraz. Niech znikają guzy w imię Jezusa. Teraz, 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 na imię Jezus. Niech znikają guzy, niech nie będą nawet już wyczuwalne w imię Jezusa.
Niech będą uzdrawiane nerki, choroby nerek teraz w Twoje imię, Panie. Kręgosłupy niech będą zdrowe. Dyskopatia niech będzie uzdrowiona. Skolioza niech wyprostuje się, Panie, to, co było nie we właściwy sposób ustawione w naszym kręgosłupie. W imię Jezusa. Sekarala makoroba satarala maka. Biodra bądźcie uzdrowione, kolana bądźcie zdrowe. W Twoje imię, Panie. W Twoje imię, Panie. W Twoje imię, Panie. Bądź błogosławiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Panie. Chwała Tobie, chwała Tobie, chwała Tobie. Chwała Tobie. Niech Twoja moc przychodzi. Trzustka, jelita, bądźcie uzdrowione. Alergie pokarmowe. Żyły, bądźcie zdrowe. Choroby krwi. Niech białaczka będzie uzdrowiona. W imię Jezusa. Nowotwory niech będą uzdrowione. W Twoje imię, Panie. Też jakiś nowotwór i zmiana jakaś nowotworowa w gałce ocznej. Oczy bądźcie uzdrowione. Niech duch ślepoty odejdzie i oczy, które nie widziały, niech widzą. Uszy, które nie słyszały, niech słyszą. Zmiany, które były, Panie, w naszym ciele, w imię Jezusa, niech będą teraz uzdrowione w Twoje imię. Przyjdź, 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 Panie. Hera marala masakara lama kora masenderereke. Sherararala kora masa. Wywyższamy Cię, Panie. Dotykaj tych, którzy są w domach, którzy oglądają nas przez internet. W imieniu Jezusa bądź zdrowy, bądź zdrowa. Serala kora marala makora mananana. Sherama kalala mama sakalala matej. Przyjdź, Duchu Święty. Czyń, co chcesz. Działaj, jak chcesz. Dotykaj, Panie. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie. Zatoki, Panie, niech będą uzdrowione. Przewlekłe choroby zatok. Problemy z oddychaniem. Choroby serca. W imię Jezusa Chrystusa. Niech to wszystko będzie uzdrowione. Możesz wyciągnąć swoje ręce i powiedzieć: Panie, przyjmuję dzisiaj Twoje uzdrowienie. Przyjmuję Twoją łaskę i przyjmuję wszystko, co masz dziś dla mnie. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu. Tak wiele się dzieje tutaj. Tak wiele się dzieje pośród nas. Dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Ci, Panie. Za to, co czynisz. I chcę Cię prosić o to, byś przez wiarę teraz w to, że Pan działa, jest pośród nas, byś sprawdził swoje ciało. Sprawdź te miejsca, w których czułeś ból. Może nie mogłeś podnosić ramion. Sprawdź ramiona. Sprawdź swój wzrok. Wierzę, że jest jakaś osoba, która miała jakąś zmianę na oku i to przeszkadzało Ci w ogóle w patrzeniu i to był jakiś Twój problem. Sprawdź, jak Twój wzrok teraz. Sprawdź swoje biodra, kolana, cokolwiek to było. Może to były jakieś zmiany na Twojej skórze. Sprawdź to teraz. Spróbuj, sprawdź, zobacz to, co się da. To jest ważne, byś uczynił ten krok teraz. To, co możesz zrobić, zrób. Wiem, że nie wszystko się da, ale spróbuj to, z czym był Twój problem, gdzie był Twój problem. Szczególnie, jeśli to były rzeczy, które mogłeś wyczuć pod dłonią, mogłeś sprawdzić. Jeśli chodzi o wzrok, zmiany na skórze. Jeśli widzisz jakąś znaczną zmianę, która teraz w Tobie się zadziała, znaczną zmianę, widzisz, że coś się zadziało, pomachaj po prostu ręką. Pomachaj ręką tam, gdzie jesteś.
Ja tak was średnio widzę, ale pomachajcie. Tu jest jedna osoba, druga, trzecia. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Pomachajcie. Chciałbym widzieć, jak te osoby machają, które sprawdzają. Kolejna osoba. Kto jeszcze? Kolejna osoba. Kolejna osoba. Nie bój się, chodzi o to, by oddać Bogu chwałę. Jeszcze raz niech te osoby przez paręnaście sekund pomachają ręką, byśmy mogli widzieć. Okej, tam są ręce jeszcze. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Zróbmy jeszcze jedną rzecz na koniec. Ale bądźmy cały czas w oczekiwaniu, bo Pan Cię może dotknąć w ostatniej chwili. Bądź pełen oczekiwania. Jeśli mogę, te osoby, które są w stanie z przodu podejść do tyłu, jeśli Pan Cię jeszcze dotyka, to zostań tam jeszcze. Ale jeśli jesteś w stanie wrócić, to wróć. Jakbyście mogli też, Kasia, może macie, Kirmina, Marcin, pójść na chwilę na bok. I chciałbym poprosić te osoby, które pomachały ręką, i z tych osób od razu zrobimy filtrowanie. Jeśli wiesz, że Pan Bóg uczynił dla Ciebie coś znacznego teraz, coś to już trwało jakiś dłuższy czas i teraz widzisz zmianę, to podejdź proszę Cię do tych naszych osób, które tutaj są, i króciutko powiedz, co się stało. To jest ważne, bo kiedy dzielisz się tym, co Pan uczynił, Pan dotyka kolejne osoby. Jeśli pomachałeś ręką, zobaczyłeś zmianę, śmiało. Podejdź po prostu do tych osób, które tu są. Śmiało, śmiało. Jeśli to jest coś naprawdę, co wiesz, że się zadziało teraz, dzięki Ci, Panie. Okej, idą tutaj osoby. Chcę zapytać, być może spośród tych osób są też takie osoby. Albo dobra, zaraz zapytamy, bo... Okej, poczekamy chwilę. Chcę Cię zachęcić, nawet jeśli usiadłeś, oczekuj, że Bóg Cię może teraz dotknąć. Duch Boży działa falami. On przychodzi jak fala, jedna po drugiej. Przyjmuj Jego łaskę. Przyjmuj Jego łaskę. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Uwielbiamy Cię. Możesz wyciągać swoje ręce i po prostu przyjmować tę łaskę, która przychodzi. On cały czas działa. Wierzę, że Pan też zabiera jakieś duszności, problemy z oddychaniem, duszności. Przyjmuj łaskę. Dzięki Ci, Panie, za życia, które zmieniasz, za łaskę, którą dajesz. Dzięki Ci, Panie. Zaśpiewajmy raz jeszcze z wdzięcznością tylko te słowa. Wywyższamy Cię. Thank you.
tam jeszcze jest kilka osób, które mówią, co się stało. My tylko kilka chcemy zaprosić, także chodźcie chłopaki na chwilkę. Króciutko powiemy, co Pan Bóg uczynił, pomodlimy się za was jeszcze, także... Super, bo zawsze mamy długie kolejki kobiet, które przychodzą i opowiadają świadectwo, także mamy dwóch panów na samym początku. Tak, potrzebowałbym tylko może jednej osoby tutaj. Okej, okay. Jeszcze możesz koleżankę poprosić, żeby podeszła? Podejdźcie razem. Dobra. Jakbyście króciutko mogli powiedzieć, z czym był problem i co się stało teraz, kiedy się modliliśmy, dobra? Ciekawe jest to, że w ogóle o to się nie modliłem, bo tak jakoś mówię, a to już pójdę do ortopedy. Generalnie miesiąc temu zaczęła mnie stopa boleć, tak znikąd nagle nie mogę chodzić, bardzo kulałem i mimo wizyty u terapeuty, czy u fizjoterapeuty, no nic mi nie pomogło i w ogóle dzisiaj zapomniałem, uwielbiałem, modliłem się o inne rzeczy, które są ważniejsze dla mnie i nagle czuję w ogóle, że no nic, chodzę, ruchy, które robiłem, no to takie były kłucia w ruchach albo po jakimś czasie chodzenia na przykład już czułem, że znowu mnie coś tam boli, po prostu nic. Tak zapomniałem o tym nagle. Chwała Panu. Aleluja. Okej. Okay. A jak długo był ten problem? Jak długo był ten problem? No od początku listopada? Połowa listopada gdzieś tak i nic nie pomaga. Chodź, wyciągnij swoje ręce, zamknij swoje oczy, chcę się pomodlić też o Ciebie. Nic nie mów, po prostu przyjmuj. Panie, dziękuję Ci za mojego brata i dziękuję Ci dzisiaj za to, co zrobiłeś dla niego. I modlę się, niech Twoja moc i Twoja obecność wypełniają całe jego życie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty przychodzisz dzisiaj. I dziękuję Ci, że to też jest nowy początek dla jego życia. Dziękuję Ci za różne sfery w jego życiu, które są nowym początkiem. I Ty to widzisz. I modlę się o taką świeżą łaskę dla niego, by on w tych rzeczach, Panie, w które wchodzi, wszedł tam z błogosławieństwem, z łaską Ducha Świętego. Panie, modlę się o to, żeby te miejsca, w których będzie, były wypełniane mocą Ducha Świętego. Też widzę Ciebie, jak wchodzisz w nowe miejsca i że w Twoim życiu jest teraz taki czas właśnie, gdzie się zaczyna nie jedna, kilka nowych rzeczy, nowych sfer. Zgadza się to? I mam obraz, jak wchodzisz w te miejsca i za Tobą wchodzi jakby zapach Pana, obecności Pana. Pan mówi, jesteś moim zapachem, który niesiesz w te miejsca. Dziękuję Ci, Panie, za to, że On będzie niósł Twą obecność i ludzie będą doświadczali jej, nawet kiedy nie będzie otwierał ust, po prostu Jego obecność będzie dotykała innych, Panie. I niech w imię Jezusa przychodzi Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo. Dziękujemy za to, co zrobiłeś. Dziękujemy za tą nogę, którą uzdrowiłeś. I wołamy, Duchu Święty, wypełnij go. Wypełnij go. Wypełnij go. Dzięki Ci, Panie. Niech Cię Pan błogosławi. Amen. Amen. Chwała Ci, Panie. Powiedz, możesz podejść tu do mnie. Jak masz na imię? Jeremiasz. Jeremiasz. Co się stało tutaj? Od 3 lat zmagałem się z odnowioną kontuzją w lewym kolanie, która sprawiała, że przy każdym kucnięciu, przysiadzie, czykolwiek, jakikolwiek nałożeniu ciężaru na to kolano, po prostu to był ból, tak jakby ktoś mi szarpał za nerw. Bardzo też to przeszkadzało tak naprawdę podczas jazdy autem, kiedy w tej pozycji siedzącej cały czas bez możliwości wyprostowania kolana, po prostu po jakimś czasie ten ból był taki, że nie dało się nie wyprostować, trzeba było coś z tym zrobić, albo się zatrzymać, albo zrobić coś innego, bo nie byłem w stanie usiedzieć. Okej, okay. I jak teraz zobaczyłeś, co się zmieniło? No po prostu nie boli. Sprawdzałeś, kucałeś, tak. Próbowałeś robić te rzeczy? Tak, kucałem, robiłem jakieś przysiady, naciskałem na to kolano, żadnego bólu, zawsze kiedy były takie przerwy w tych okresach bólowych, to było chociaż jakieś klikanie w tym kolanie, a teraz no, po prostu kompletnie niczego nie ma. Dzięki Ci, Panie, za to. Chwała Ci, Jezu. To jest lewe kolano? Okej. Okej. A gdzie masz stabilizator? Przy plecaku, zawiązany na plecaku, mam stabilizator, w którym przyjechałem tutaj, w którym byłem całą konferencję tak naprawdę. Czyli... Nic nie ma.
Okej, czyli tam został stabilizator, ty mogłeś przyjść i nie ma tego problemu. Chwała Panu za to. Wyciągnij ręce. Pomodlimy się za Ciebie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to kolano, które dotknąłeś, uzdrowiłeś. Niech w imię Jezusa ten problem już nigdy nie wróci. Niech te ścięgna, mięśnie, stawy, cały ten staw będzie w pełni sprawny do końca. Błogosławimy też jego życie dzisiaj. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dałeś mu takie głębokie pragnienie też życia wewnętrznego. Dziękuję Ci za to, że też włożyłeś w jego serce głęboką tęsknotę do tego, by słyszeć Twój głos. I dziękuję Ci, Panie, za też to prorocze namaszczenie, które jest na nim. Dziękuję Ci, że on będzie niósł Twoje słowo i niesie Twoje słowo, ale wierzę, że Pan mówi, jest jeszcze głębiej, jest miejsce jeszcze głębiej, do którego Cię zapraszam i chcę do Ciebie mówić. Dziękuję Ci, Panie, że on z tego miejsca będzie wyciągał Twoje słowo dla siebie i dla innych, będzie wprowadzał je w miejsca, do którego poślesz. Dlatego błogosławimy jego życie dziś, Panie. I oddajemy Tobie chwałę za to wszystko, co przed Nim i za prorocze namaszczenie, Panie, które jest w Nim. Bo jest w Nim wielka głębia, Panie, którą złożyłeś na Twoją chwałę. Amen. Niech Cię Bóg błogosławi. Chwała Panu za Ciebie. A jak będziesz miał tą ortezę, to pomachaj nam jeszcze nią. Chwała Panu za to. Jak masz na imię? Magda. Magda, co się stało? Ja mam tak od roku taki powracający kręcz karku. Generalnie nie mogłam ruszać szyją co jakiś czas. I cóż, jakby mi ktoś nie wierzył, to wczoraj jeszcze byłam u neurologa i dostałam zwolnienie maksymalne możliwe do końca miesiąca. Po miesiącu miałam wrócić, pewnie po kolejne, więc takie maksymalne L4. Mam jeszcze je na telefonie, jest tutaj. Rano byłam przed konferencją jeszcze w aptece, żeby kupić ciężkie leki plus relanium w ogóle jeszcze, ale akurat nie było. Resztę leków mam w plecaku. Tu mi ciężko nawet było ustać, bo jak ruszałam głową, to przychodziły mnie w ogóle prądy i też rejestrowałam niektórych z Was, więc bałam się, że nie będę mogła ruszać głową w prawo i w lewo. Mieć troszeczkę, ale patrzcie, mogę w prawo, mogę w lewo, to jest wielka ulga, po prostu ruch. Wcześniej to było niemożliwe. Okej, okay, chwała Bogu za to. To już mówisz, trwało ile? Od roku, tak nie wiem. Od roku. Ja myślę, że to było to słowo poznania, które powiedziałem na początku, że jest tu osoba, która ma problem z poruszaniem swoim karkiem, jest poważny problem i wiesz, że to się wtedy stało. Chwała Panu za Ciebie. Wyciągnij swoje ręce, pobłogosławimy Cię jeszcze. Okej. Okay. Po prostu nic nie mów, zamknij oczy, przyjmuj to, co Pan ma dla Ciebie. A my błogosławimy naszą siostrę dzisiaj, Panie, w Twoje święte imię. Dziękujemy za to, co zrobiłeś. I dziękujemy za to, że wszystko wróciło na miejsce, Panie. Dokończ to, co zacząłeś dzisiaj, Panie. Pobłogosław jej. Dzięki Ci, Jezu. To, co zobaczyłem, jak się zaczęliśmy modlić, miałem wrażenie, uczysz się jeszcze w jakimś tam obszarze Twojego życia, tak? Miałem obraz tego, jak się uczysz. Widziałem Ciebie w książkach, widziałem, jak się uczysz i widziałem, jak Bóg przychodzi z takim wielkim błogosławieństwem teraz, z taką przychylnością, że miałem wrażenie, że zobaczysz takie Boże działanie w tej sferze Twojego życia, jak Bóg Cię wywyższy w tej dziedzinie i zobaczysz, jak miałem obraz, jak Bóg Cię bierze i jest Jego ręka na tym, na tej Twojej nauce, na tym czego się uczysz, co robisz w tej dziedzinie. I widziałem, jak przychodzi takie wielkie przyspieszenie. Zobaczysz Bożą rękę, wierzę, nad tą dziedziną i nad tym przestrzenią nauki w Twoim życiu. Dlatego, Panie, zamknij swoje oczy jeszcze, przyjmuj to, co Pan czyni. Panie, dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za błogosławieństwo, za ducha mądrości, które jest nad nią. I dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj przychodzisz, by uwolnić swoje życie i błogosławieństwo. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty chcesz pokazać jej, że jesteś obecny w tej dziedzinie jej życia i że to nie jest jej własny pomysł, ale Ty sam błogosławisz to, co wcześniej w niej złożyłeś. Dlatego błogosławimy, Panie, ten obszar jej życia i błogosławimy to, co sam czynisz w niej dzisiaj na Twoją chwałę. I daj, Panie, kiedy ona zobaczy Twoją przychylność i jak to, co do tej pory było trudne, staje się łatwe, by oddała Ci chwałę. Jak drzwi, które się otworzą. Wierzę, że otworzą się jakieś drzwi właśnie w związku z Twoją nauką. Dostaniesz propozycje, które nie wiadomo skąd się otworzą. Widzę drzwi, które się otwierają, które są niespodziewane i widzę, że Ciebie jesteś zaskoczona, jak to one się otworzyły. Wiedz, że Bóg otwiera przed Tobą drzwi, ale On tam chce odebrać chwałę. Na Twoją chwałę, Jezu, niech tak się stanie. Amen. Niech Cię Bóg błogosławi.
Amen. Oddajmy Panu chwałę. A tu mamy tak. Tu mamy Twój ściągacz. Okej. Okay. Możesz pomachać wszystkim. Nie jest potrzebny. Niech Cię Pan błogosławi. Amen. Amen. Oddajmy Panu chwałę oklaskami za wszystko, co uczynił. Ale tak z serca oddajmy Panu chwałę. Wierzę, że naprawdę będziemy zbierać owoce tego, co się dzisiaj tutaj wieczorem zadziało, bo zadziało się dużo więcej niż to, co jesteśmy w stanie na szybko pozbierać. Więc jeśli zobaczysz, co Pan uczynił, dawaj znać, żeby oddać Bogu chwałę. Zaśpiewajmy jeszcze tak króciutko, żeby uwielbić Pana. Marcela chyba mi nie zrobi krzywdy. Uwielbijmy Jezusa, bo On jest tego godzien. Amen. Kochani, zaśpiewamy jeszcze jedną piosenkę, więc zapraszam Was tutaj do przodu, bo mamy się z czego cieszyć. Udziały się cudowne rzeczy i dalej dziać się będą, więc chodźcie, nie wstydźcie się i zaśpiewamy jeszcze raz. Niech wszystko to z dolin. Uwielbiać Go będę, gdy wierzę, gdy wątpię. Hey! Uwielbiać Go będę, gdy
gdy wróg jest wokoło. Uwielbienie jest Boże, w którym wróg tonie. Dopóki oddycham, zawsze mam powód, by duszą ma jeszcze raz. Duszą ma uwielbiać. Uwielbiać go będę, czy to czuję, czy nie. Uwielbiać go będę, bo on Bogiem jest. Amen. Uwielbienie jest bronią, to więcej niż dźwięk. Uwielbienie ma moc. Milczeć, mój Bóg żywy jest. Muszę wyśpiewać, muszę. I wszyscy klaszczą. Panie, dziękuję Ci za to, co robisz. Cię wielbisz, bo Ty władzę masz. Ty pokonałeś moc śmierci i zła. Teraz Wy! Jeszcze raz! Będę Cię wielbisz, bo Ty władzę masz. Ty pokonałeś moc śmierci i zła. Będę Cię wielbić ze wszystkich mych sił, bo nie ma nikogo większego niż Ty. Dobry dzień, co? To naprawdę jest dobry dzień. Ja nie wiem, co tu jeszcze się może wydarzyć wspanialszego? Naprawdę cudowny dzień i przede wszystkim chciałem powiedzieć, że dziękuję, że robimy to razem, że jesteśmy w tym razem, że ten nowy rok kończymy w taki sposób, bo naprawdę jest niesamowicie. Ja tylko chciałem zachęcić, czy kto z Was przeżył jakieś spotkanie fajne z Panem Bogiem przed chwilą? No ja, też mi się zdarzyło, też trochę łezek poszło na siebie. Dzięki Marcin, że koszula cała, to już wyschło, dobrze. Więc dziękuję, ale przede wszystkim tak, teraz ogłoszenia, więc jeśli kogoś Duch Święty dotknie, to w razie czego wina Marcina i Ducha Świętego.
Więc tak, ważne ogłoszenie jest takie, że już jutro zaczynamy o godzinie 9:00 wyjątkową rzeczą ze względu na to, że człowiek o najpiękniejszej brodzie i diamentowym sercu, platynowym, grafenowym, jakkolwiek to nazwać, naprawdę cenne serce, czyli Karol Michalak, zrobi poranną rozgrzewkę, poranną modlitewną rozgrzewkę. Karolu, powstań na chwilę, pokaż swoją brodę, proszę. Ej, piękna broda, co nie? Naprawdę, cudowna broda, sztuczna broda, można kupić u Karola. Zapraszam serdecznie. Żartuję, naturalna. Drugie ogłoszenie jest takie. Kochani, jest tu osoba, która ma, jest wiele osób, które ma wspaniałe zdolności artystyczne i jedna z tych osób podzieliła się tymi zdolnościami i w naszym tutaj przedsionku, w naszym holu można kupić przepiękne plakaty i kalendarz na nowy rok 2024, więc zajrzyjcie do tego wyjątkowego stanowiska, przy którym można te rzeczy kupić, plakat, kalendarz, wszystko. Wesprzyjcie tą cudowną osobę, która naprawdę ma niesamowite zdolności i kto wie, może w przyszłym roku będzie w ogóle malowała na żywo te plakaty. Można nawet można ją poprosić, żeby podpisała ten plakat. I ostatnie ogłoszenie, bardzo ważne jest takie. Kochani, mamy konkurs z nagrodami, ale jesteśmy tak nowocześni, żeby do tego konkursu wziąć w nim udział, trzeba przy naszych telewizorach, w naszym holu, kiedy pojawi się QR kod, szybko go zeskanować i podczas tego skanowania tego QR kodu dowiecie się, co trzeba zrobić ze względu na to. Marcin dzisiaj jednej osobie powiedział, że Bóg ją chce używać w uczeniu się i tak dalej, i tak dalej. Kochani, naprawdę jest możliwość uczyć się dobrych rzeczy, ze względu na to, że jesteśmy pod skrzydłami, że tak powiem, dobrymi skrzydłami, anielskimi skrzydłami szkoły biblijnej, biblijnej szkoły ducha, więc ta szkoła zorganizowała konkurs i wiele rzeczy, które tutaj są razem z nami, ze względu na to, że rozpostarła swoje orle skrzydła nad początkiem, więc cieszymy się. Aniu, dziękuję Ci za zaufanie. Leszku, za zaufanie, naprawdę jesteście kochani. I to nie przypadek. Mój tata nazywa się Leszek, mama nazywa się Ania. Nie wiem, to przypadek? Nie sądzę. A inna najważniejsze ogłoszenie jest takie. Dziękujemy, że byliście z nami, zapraszamy jutro. Spędźcie ten czas jeszcze w kawiarence, rozmawiajcie ze sobą, poznawajcie się, módlcie się o siebie, płaczcie, śmiejcie się, cieszcie się. Niech to będzie wyjątkowy koniec roku. Naprawdę jesteśmy dla Was, ta konferencja jest dla Was. Do zobaczenia, do jutra. O 10:00 zaczynamy sesję, a o 9:00 modlitwa poranna w naszej kawiarni z Karolem Michalakiem. Zapraszam.